Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. No co się tak niecierpliwicie? Już jesteśmy, znaczy na razie jestem solo sam, także żeby nie było. Ale że czekacie w sile prawie 2000 osób na czacie, jeszcze chyba nigdy tenis nie miał takiej oglądalności w kanale sportowym na żywo. Bardzo nam z tego powodu jest miło. Stwierdziłem, że dobra, czemu nie? Odpalimy początek Hyde Parku. Przypominam wam, od czego by tu zacząć? No zacznę od tego. L'équipe umie w tytuły, la grande patronne, szefowa, bo dzisiaj rzeczywiście szefowa zrobiła dżem z Corey Gauff, 6-1, 6-3 i zdobyła swój drugi wielkoszlemowy tytuł na kortach Rolanda Garrosa, wygrywając 35. z rzędu spotkanie swoją drogą. Więc dzisiaj na pewno będziemy mówili o Idze, na pewno będziemy mówili o tenisie i tym kobiecym, i tym męskim, bo przecież jutro na Roland Garrosie finał, którego tutaj nikt się nie spodziewał. Myślę o Norwegu, Rudzie, który zagra przeciwko 13-krotnemu zdobywcy tego trofeum tutaj na kortach Roland Garrosa, czyli Rafaelowi Nadalowi. A moim gościem będzie... Chłopaki, wyłączcie mi ucho, bo zdaje się, że chcecie odebrać telefon, ale mówicie do mojego ucha, także to nie tu. A moim gościem już za kilkanaście minut, myślę, będzie Karol Stopa, który już napisał SMS-a do naszego wydawcy Michała Wilińskiego, że jedzie. Przedłużała się transmisja na antenie Eurosportu, którego to pracownikiem jest, ekspertem jest Karol, także czekaliśmy. Ale Karol wpadnie, myślę, że będzie okazja pogadać z nim o rozmaitych sprawach, i o tym, i o tamtym, i o Sabalence, i o, no i w ogóle o dziennikarstwie, o komentatorce, o tenisie, o tym, jak się zmieniał, o Idze Świątek, rzecz jasna, bo to ona jest przecież dzisiaj wielką, ale to wielką bohaterką dnia. Za chwileczkę sobie, o, już mamy, postanowiłem sobie, odbierzemy od was kilka telefonów, czekając na Karola, ale najpierw postanowiliśmy połączyć się z ekspertką Canal Plus Sport, Asia Sakowicz-Kostecka. Cześć Asia, słyszymy się? Cześć Tomek, tak, cześć, słyszymy się bardzo dobrze. Posłuchaj, jako że, jak to mówił Paweł Zaczyczny, ja nie mam czasu na rozmowy prywatne, to powiem, że powiedziałaś mi, usłyszeć się możemy, zobaczyć nie, bo dzisiaj masz urodziny córki, jesteś, że tak powiem, w rosole. Przed imprezą, tak, najważniejszą. Dokładnie tak, więc bardzo przepraszam. Dobrze, nic się nie dzieje. Niektórzy się cieszą, ale, nie wszystko, ale się słyszymy. Asia, słuchaj, chciałbym ci powiedzieć, masz okazję komentować IG na bieżąco w kanale Plus Sport, bo tam jest pokazywany cały cykl WTA. Nie przypominam sobie sytuacji w polskim sporcie, że... W polskim sporcie, że bita faworytka jedzie na turniej tej rangi i wygrywa ten turniej w zasadzie, pomijając jeden set z Chinką kilka rund temu w 1/8, wygrywa go w cuglach, niemal z uśmiechem na ustach. Ja też sobie tego nie przypominam. W ogóle z każdym występem Igi Świątek jest przekraczana kolejna bariera naszych wyobrażeń. Ja jestem w tenisie obecna od około 35 lat, powiedzmy, więc obserwowałam właściwie od dziecka, jak nasi tenisiści przebijali się na korty międzynarodowe. Od dziecka jeszcze na międzynarodowych kanałach śledziłam wyczyny największych tenisistów, takie jak Steffi Graf, jeszcze pamiętam, załapałam się na czasy Gabrieli Sabatini, wiadomo, Pete Sampras, Andre Agassi, więc ja żyłam właśnie w takim świecie tych gwiazd, które właściwie nie były absolutnie do tego, nie były na wyciągnięcie ręki, tak? One były w jakiejś innej galaktyce, jeszcze wtedy w Polsce, bo to był ten początek zmian, prawda? My widzieliśmy się zupełnie, my w zupełnie innym świecie dorastaliśmy niż na przykład właśnie nasze dzieci. Natomiast nagle okazuje się, że dziewczyna z Polski, którą właściwie obserwujemy od dziecka, ona stoi w tym momencie w tym samym miejscu, w tym samym rzędzie właśnie z tymi największymi, ze Steffi Graf, właśnie Gabrielą Sabatini, więc już nie mówiąc o siostrach Williams, prawda? Więc to jest coś absolutnie wykraczającego poza nasze wyobrażenia, poza moje wyobrażenia wtedy, kiedy jeszcze byłam dziewczynką, która zaczynała grać w tenisa. Słuchaj, już się pojawiają takie opinie, że fajnie byłoby skonfrontować Igę z Seriną Williams z najlepszych lat, czy nawet z Ashley Barty, która wiedziała, kiedy ze sceny zejść. Na dzisiaj Iga ma
Wiesz, ile ona będzie miała punktów po Rolandzie? Będzie miała ponad 7 tysięcy punktów w WTA. Tak, ponad 5 tysięcy punktów przewagi. Ponad 5 tysięcy punktów przewagi. Dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega ranking WTA, no to wam tylko, to nawet mniej istotne, czym on jest i jak się gromadzi punkty, ale wyobraźcie sobie, że druga, trzecia, czwarta zawodniczka z rankingu w sumie będą miały mniej punktów niż sama Iga Świątek. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć mi takim, o to samo zapytam Karola, jak tutaj wpadnie do studia za kilkanaście minut. Jedna rzecz, która cechuje Igę, którą ona ma na poziomie ponadprzeciętnym, czy to jest suma wszystkiego, że ona po prostu przestała mieć jakiekolwiek słabości? Ja myślę, że ten poziom przekonania własnej skuteczności w tym momencie jest tak wysoki, aha, że ona nie myśli właściwie o tym, co mogłoby pójść źle, tylko ile ma w swoich zasobach, albo tak, ile ma w swoich zasobach takich możliwości, a właściwie takich narzędzi, które spowodują, że właściwie może być tylko lepiej. To jest niesamowite też, jak ona kocha rywalizować z tej pozycji liderki. Wiadomo, zawsze dużo łatwiej gra się wtedy, kiedy nikt na ciebie nie liczy, kiedy sama nie masz wobec siebie żadnych oczekiwań, nie ma żadnej presji. Natomiast widzieliśmy na przykładzie ostatnich triumfatorek Wielkiego Szlema, nawet musimy to grono zaliczyć na Naomi Osakę, że udźwignięcie tej tytułu, tej liderki, tej królowej tenisa, mistrzyni Wielkiego Szlema i oczekiwań z tym związanych jest bardzo trudne. Tak. Te tenisistki wychodziły na kolejne rundy i gdzieś widać było pewne zwątpienie w ich możliwości w konfrontacji z dziewczynami, które chciały je pokonać. W tym momencie widzimy grzesze dziewczyn, które wychodzą na kort, które nawet przed meczem mówią, że wyciągnęły wnioski z poprzednich przegranych z Igą i teraz do tego meczu inaczej podejdą i ta konfrontacja będzie inaczej wyglądać. Widzimy, że one nie mają jednak w starciu bezpośrednim żadnych argumentów, że Iga jest tak mocna i tak właśnie przekonana o swoich atutach, że właśnie w każdym momencie może wyciągnąć jedno bądź dwa narzędzia, jak nie trzy ze swojej skrzynki i pokazać, że te wszystkie zwycięstwa, że ta seria nie wzięła się znikąd. Mm. I to jest niesamowite właśnie, jak ona radzi sobie, jak ona cieszy się, jak ona się delektuje tym, że jest liderką rankingu i właściwie z każdym meczem udowadnia, że ta jej pozycja jest w tym momencie absolutnie niepodważalna. Asia, nie będę cię męczyć, bo twoja córa jest dzisiaj jeszcze nawet ważniejsza niż Iga, także nie będę cię trzymał przy telefonie. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy tutaj w niedługim czasie po prostu w studiu naszego kanału sportowego. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję tobie. Dziękuję bardzo. Asia Sakowicz-Kostecka, komentatorka, ekspertka Kanal Plus Sport była z nami. Zaraz sobie jeszcze spróbujemy, może odbierzemy jakiś telefon od was, a może jeszcze gdzieś spróbujemy zadzwonić. Wypiszecie mi na czacie, że w rankingu WTA Iga będzie miała 8631 punktów, tak, ale w rankingu Race, tym liczonym od stycznia do grudnia, po prostu w tym rocznym rankingu będzie miała 7290 punktów, także gigantyczna przewaga nad całą resztą zawodniczek. Ja wam przypominam, że ta, która była wysoko, czyli Krejcikowa, ta, która wygrała w ubiegłym roku Roland Garrosa, odpadła tutaj w pierwszej rundzie, więc jej mnóstwo punktów też ubyło z rankingu, ale jakby to powiedzieć, to nie jest absolutnie nasz problem. 22 486 65 56 to jest numer do naszego studia. Pytacie mnie, czy w związku z tym Hyde Park potrwa dłużej, jako że zacząłem go sam. No tak, on się ciągle nie liczy. To jest ciągle taki rozpęd przed Hyde Parkiem, także traktujcie to zupełnie luźno, swobodnie. Zaczniemy liczyć czas od momentu, kiedy Karol pojawi się w tym studiu. Wtedy zaczną być dwie godziny. Mamy pierwszy telefon. Kto jest z nami? Halo. Cześć, witajcie. Cześć. No, Oleśnicy z tej strony. No na razie jestem ciągle sam. Chyba, że liczysz również moją dwunastnicę, to jest nas 13. Ale dawaj, halo, dawaj. Halo? No jestem. Okay. Cześć. Pierwszy raz do was dzwonię w życiu i udało się. No miło. Dzwonić, także coś niesamowitego. No dzisiaj piękny dzień. Po prostu jak zobaczyłem, że dwóch ambasadorów polskiego sportów, które uprawiam w zasadzie całe życie, jest razem tam i cieszą się wspólnie wielkim sukcesem,
Igi, to po prostu tak. Łzy w oczach. Mamy te zdjęcia właśnie, kiedy była bardzo zaskoczona Iga, bo chyba nie wiedziała, że Robert wykorzystał dzień wolny na zgrupowaniu reprezentacji Polski i sam poleciał do Paryża i siedział w loży, tuż za lożą rodziny i bliskich Igi. Coś pięknego, po prostu. Piękne chwile. Mazurek Dąbrowskiego na paryskiej ziemi. Dla każdego Polaka niesamowita duma. Jeszcze to, że Iga tak dominuje w tym momencie. Naprawdę odskoczyła wszystkim rywalkom bardzo, bardzo mocno. I jeszcze pokazuje ten profesjonalizm, cały czas chłodną głowę i pomimo tych wielkich sukcesów cały czas brnie do przodu. Tak, cieszymy to prawda. Z tego, bo mamy sportsmenkę, która myślę, że jeżeli będzie się tak prowadzić, a jestem prawie pewny, że tak będzie, to będzie odnosiła wielkie, wielkie sukcesy. Ja też jestem przekonany, kiedy, wiesz, tutaj przed chwilą była razem z nami Asia Sakowicz-Kostecka, która sama grała w tenisa i ona doskonale wie, jak trudno jest udźwignąć sukces, jakim było wygranie turnieju wielkoszlemowego, czy dotarcie gdzieś wysoko w turnieju wielkoszlemowym. Najlepszy przykład i ostatni przykład, Emma Raducanu, która po wygranej w US Open, no po prostu wpadła w jakiś gigantyczny lej po bombie, bo to już nawet nie można nazwać kryzysem, zmieniła kilku trenerów, ale takich zawodniczek, które nie potrafiły sobie poradzić, jest znacznie więcej, co niestety, i na pewno dzisiaj też o tym będę chciał porozmawiać z Karolem, no też dźwiganie presji, radzenie sobie z przeciwnościami losu, mental tych zawodniczek bardzo cierpi i zawodników Naomi Osaka, Simona Halep podczas tego turnieju, ale też mnóstwo młodych dziewczyn, jak Bianca Andreescu, która też po dużym wyniku w jednym z turniejów wielkoszlemowych, chyba US Open, no przez dobrych kilka miesięcy po prostu nie mogła sobie z tym poradzić. A Iga, jak szefowa, no po prostu ma w sobie spokój, ma w sobie wielką moc. Jestem też pod gigantycznym wrażeniem i... No i jaka to jest dojrzała osoba, zwróćcie uwagę, jaka to jest w ogóle dojrzała życiowa osoba, to jej, ten jej speech po tym turnieju też pozostanie na pewno na długo, kiedy po takiej chwili zawahania jeszcze przypomniała sobie, że ma bardzo ważną wiadomość i chciała i adresowała się i adresowała swoje słowa do Ukraińców, do tego, że tam trwa wojna. No przecież ona cały czas gra z ukraińską wstążką na czapce. Niewielu zawodników, niewiele zawodniczek jeszcze o tym pamięta. Dziękuję ci za ten telefon. Jeszcze odbierzemy sobie jeden, drugi numer. Chyba, że chciałbyś coś dodać, to bardzo proszę. No pani psycholog na pewno ma duży... Na pewno, Daria Abramowicz, to jest też jej duża robota. Robicie super robotę. Pozdrawiam cały kanał sportowy, wszystkich widzów. Dziękujemy bardzo. Przypominam wam, rozpoczęliśmy taki rozgrzewkowy hate park, bo jest was sporo. Dzisiaj mówimy o sukcesie Igi Świątek. Dzisiaj dużo o tenisie. Czekamy na przyjazd Karola Stopy ze studia Eurosportu, bo dzisiaj Eurosport też przeciągnął mi to mocno swoją transmisję. Nic dziwnego, skoro no, mamy tak wielki sukces polskiego sportu, polskiego tenisa. Jak ktoś, ładnie ktoś napisał na czacie, że Iga jak Pudzianowski i Małysz. Rzeczywiście, chyba tylko Adam Małysz przeskakiwał skocznie i tak potrafił w swoich najlepszych sezonach ogrywać rywali jak Iga Świątek i chyba tylko Mariusz Pudzianowski tak przerzucał te ciężary z taką przewagą nad rywalami w ostatnich latach. Co zrobimy, Miśku? To jest do Michała Wilińskiego pytanie. Czy odbierzemy kolejny telefon, czy spróbujemy się połączyć jeszcze z jednym z naszych byłych tenisistów? Odbierzemy telefon. 486 65 56. Słyszycie? Ja tak samo sobie dzisiaj gardło zdarłem, oglądając mecz Igi Świątek, chociaż na pulsie, na tętnie absolutnie spoczynkowym, bo tam nie mogła zrobić krzywdy Corey Gauff. Może poza 10 minutami drugiego seta, kiedy przełamała Igę i wyszła na prowadzenie 2-0. Kto jest z nami? Halo? A, jeszcze chwilka, jeszcze odbieramy, jeszcze nikogo nie ma, jeszcze moment. Halo, to jest moment, kiedy komentator, dobrze przygotowany do zawodu komentator, szyje i opowiada rzeczy, które ma do powiedzenia, na co nie jest przygotowany. No, ale właśnie udało mi się dociągnąć do tego momentu i oto jesteś na antenie. Kto do nas dzwoni? Halo. Witam serdecznie. Cześć.
Filip Kutna. No, Filip, dawno cię nie słyszałem. Brawo ty. No, ktoś tak, jeszcze dorzucił, tak. Widzisz, ktoś jeszcze dorzucił Anitę Włodarczyk, że wygrywała z taką przewagą. No i może jeszcze Stoch i może jeszcze Zmarzlik w ostatnich latach. No, może coś w tym jest. Nie chciałbym tutaj się teraz licytować, kto zrobił więcej, kto ma trudniej i tak dalej, i tak dalej. Chociaż pewnie z tych wszystkich dyscyplin sportu tenis jest uprawiany przez największą rzeszę ludzi i pewnie stosunkowo najtrudniej jest wygrywać turnieje wielkoszlemowe z taką przewagą. Filip, co nam powiesz? Ja chciałem się, panie Tomku, pana zapytać, bo niektórzy nie lubią porównań między na przykład piłkarzami z lat 80. a obecnie, no na przykład Zbigniew Boniek a Robert Lewandowski, a co z porównaniami, że czy Iga Świątek jest lepsza od Agnieszki Radwańskiej? Bo moim zdaniem to są dwa różne pokolenia wychowujące się w dwóch różnych jakby społecznych i jakby historycznych epokach i trochę się różnią na pewno od siebie. Nie, wiesz, w ogóle nie ma porównania, choćby z tego względu, że są zupełnie innymi zawodniczkami. Kto oglądał tenisa, kto sobie oglądał tenisa, kto widział, jak gra Agnieszka, która grała głównie z kontry, grała siłą przeciwniczek swoich, grała sprytem, była bardzo inteligentną zawodniczką na korcie, fajnie się ją oglądało. Dzisiaj, szczerze mówiąc, brakuje mi trochę takiego tenisa, który nie opierałby się na takim łupaniu. Jak przyjdzie Karol Stopa, to na pewno będzie na ten temat miał sporo do powiedzenia. Natomiast wiesz, no, myślę, że okej, ja tak samo nie przepadam za rozmaitymi plebiscytami, kto jest lepszy, plebiscyty na najlepszych sportowców w historii, ale wiem, że to się zawsze, ludzie lubią sobie porównywać i lubią wybierać, nie wiem, najlepszych sportowców dziesięciolecia, dwudziestopięciolecia, stulecia. No to z pewnością Agnieszka Radwańska w tym momencie no nijak nie może równać się z Igą Świątek, no bo ta po prostu dokonała czegoś, czego Agnieszce nigdy nie udało się zrobić. Wygrała turnieje wielkoszlemowe, już dwa. Agnieszce udało się dotrzeć do finału Wimbledonu, gdzie przegrała no wtedy z Seriną Williams, z którą, umówmy się, no nie miała po prostu prawa rywalizować, bo Serena była od niej, uderzała mniej więcej dwa razy mocniej. Natomiast chcę ci powiedzieć, nawet chodzi mi to po głowie, żeby zapytać o to Karola, kiedy Agnieszka Radwańska kończyła karierę, kiedy kończyli powoli karierę, nie wiem, Fürstenberg, Matkowski i całe tamte pokolenie tenisistów, wydawało mi się, że na następne, że będziemy mieli pustynię w Polsce, a tymczasem to się okazało dopiero być preludium do tego, co się dzieje dzisiaj. Także wielkie rzeczy, tym bardziej, że osiągnięte nie dzięki, a wbrew jakiemukolwiek systemowi, który, szczerze mówiąc, nie bardzo istnieje w polskim tenisie. Były momenty, kiedy bardzo mocno chciał pan Krause, Prokom, był zaangażowany w tworzenie grup tenisowych, ale on też przestał inwestować w tenis i Iga Świątek nie jest jeszcze, w cudzysłowie, produktem tego Prokomu. O, słyszę, że Karol, słuchajcie, dojechał. Także to będzie zaraz moment. Karol na pewno jest już, podepniemy pod mikrofony. Panie Karolu, jest pan, prawda? Dobrze cię słyszę. Słuchaj, my jesteśmy na YouTubie, my tu wszystko możemy. Także ja już wszedłem na antenę, nie przejmuj się, spokojnie. Dziękuję ci, Filip, za telefon. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzymaj się, na razie. Miśku, a myślę, że my moglibyśmy jeszcze spróbować zadzwonić na chwilkę do Fryty, bo spróbujemy jeszcze zadzwonić do Mariusza Fürstenberga. W tym czasie na pewno Karol do nas tutaj dojdzie i będziemy już mogli zacznie bić czas tego regularnego hate parku. Kiedy tylko Mariusz będzie na antenie. Jeżeli, Mariuszku, już mnie słyszysz, to proszę odezwij się, daj znać, że jesteś. Jeszcze chwila. Filip, jak tam telewizor? Pytanie z czatu, no bo rzeczywiście pamiętacie, Filip to jest ten człowiek, który u nas kiedyś dostał telewizor za swoją dzielną postawę. Smoku, docenić się nie da, zagra Iga w Wimbledonie bez rankingu, czy nie? Nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Jeszcze chwilka i połączymy się z Mariuszem i rozpoczniemy hate park tenisowy z Karolem Stopą. Jesteśmy? Mamy?
A, słuchajcie, bo rzecz w tym, że Mariusz Fyrstenberg jedzie samochodem, musi się zatrzymać, żeby odebrać telefon. Mariusz jest bardzo, tak, dobrym obywatelem. On nie rozmawia z telefonem przy uchu, może nie ma głośno mówiącego systemu, tego do końca nie wiem. Przypominam wam, szuka pobocza, Mariusz. Przypominam wam, że jutro po południu, Karol, o której godzinie jutro nadal z Rudem? 15, o godzinie 15 na Majku usiądzie. Pan Karol usiądzie, prawda? Z panem Lechem Sidorem w takim duecie najlepszym możliwym będziecie mogli śledzić finał męskiego turnieju Roland Garrosa od godziny 15, tak jak dzisiaj. Staną do walki o tytuł wielkoszlemowy Hiszpan i Norweg. Jeszcze 10 sekund. Przypominamy wam natomiast, że cały cykl WTA Tour, czyli kobiecy cykl rozgrywek, siłą rzeczy z Igą Świątek w roli głównej, możecie oglądać na antenie Kanal Plus Online. Jest razem z nami Mariusz Fyrstenberg. Cześć Mariusz. O, to ty tak chciałeś się z nami połączyć z obrazkiem. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zrób mądrą minę, bo ja cię już widzę. Tak, jesteś. Marian, oglądaliśmy pierwszą wygraną Igi na Roland Garrosie razem. To był rok 2020. Wtedy denerwowaliśmy się, wydaje mi się, wszyscy znacznie bardziej niż teraz. Bo teraz Iga Świątek zrobiła to w stylu, no nawet, no nie wiem, w zasadzie oddam ci głos, ale to jest nawet nie do porównania, ten 2020 i to, co się wydarzyło kilkadziesiąt minut temu. Tak, w ogóle najciekawsze jest to, że wszyscy się koncentrowali, co może pójść nie tak, będąc już była w ćwierćfinale, później w półfinale w tym roku, że co tam nieraz serwis, coś tam słabo statystycznie i tak dalej. Jeżeli my się koncentrujemy na takich rzeczach, to znaczy, że naprawdę mamy wybitną zawodniczkę i naprawdę no, ty, nasz skarb narodowy, po prostu diament, była faworytką, udowodniła to w każdym meczu i to jest piękne, że doczekaliśmy się takich czasów w ogóle, że jest, mamy dziewczynę w finale Wielkiego Szlema i jest dla nas takim, no już dla mnie na pewno nie, bo niejednokrotnie przegrywałem dużą ilość meczów, ale wydaje nam się, że to jest wielka faworytka każdego teraz turnieju na największych kortach na świecie i to jest po prostu piękne. Czy ty zgadzasz się z tym, że jeżeli jest jakaś nawierzchnia, na której Iga mogłaby się czuć ze swoimi atutami, ze swoją bardzo agresywną grą, ze swoim forehandem, ze swoim serwisem, ale też z taką regularnością w tym zabieraniu czasu przeciwniczkom, to właśnie na ziemi mogłaby się czuć stosunkowo najgorzej. A teraz, kiedy przyjdzie do grania na tych szybszych kortach, ja nie wiem, może teraz już tak zaczniemy już mocarstwowo patrzeć na to, ale ona naprawdę ma pełne prawo myśleć o tym, że będzie wygrywała na kortach szybszych jeszcze więcej szlemów. Tak i nie. Dzięki. To znaczy na pewno to jest tak, że masz rację, że na pewno korty twarde jej pomogą jeszcze bardziej. Ale ona uwielbia grać, jeżeli piłka odbiera się powyżej biodra. Ma ten swój zapalnik z forehandu, ma czas się ustawić, ma troszeczkę obiec swój backhand, aby móc zaatakować z forehandu. To tylko jej się uda na korcie ziemnym. Na trawie i na hardkorcie jej się to już tak łatwo może nie przydarzyć. Dla mnie największą, jeżeli mam wybrać nawierzchnię, przy której jest jakieś zagrożenie, to będzie trawa, bo jednak ta piłka się bardzo nisko odbija. Są zawodniczki, które grają bardzo dużo slajsów, miękko. To taka Isia Radwańska, ona największe 30 sukcesy uzyskiwała na trawie, a przecież to nie jest zawodniczka, która serwowała 200 na godzinę i grała winery z każdej pozycji, wręcz przeciwnie. Więc tam będzie tak troszeczkę podstępnie dla Igi, ale tak zgadzam się z tobą, że na kortach twardych, na US Open, na Australian Open, gdzie to odbicie jest dalej wysokie, bo są nowe nawierzchnie, tak. oni o to dbają, jest szorstko, piłka spowolnia tak idealnie i się ustawia na ten swój forehand, to będzie miało łatwiej. Mariuszku, bardzo ci dziękuję za to połączenie. Fachowa jednak, co tak słychać fachowca? Mariusz Fyrstenberg razem z nami. Możesz ruszać w dalszą podróż. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dzięki. Tak jest. A!
Żegnam się z Mariuszem, dlatego, że proszę i oto jest. Słuchaj, kilka tysięcy osób czekało tutaj na ciebie. No, nie wiem, czy na ciebie, czy Iga Świątek, wiesz, ale wszystko to się dzieje na żywo. Karol Stopa razem z nami. Dzień dobry, witam. Już się trochę nagadałeś, bo w Eurosporcie byliście też po ładnych parędziesiąt minut. Znaczy ja dzisiaj akurat tak dużo do gadania nie miałem, natomiast nie powiem, z Leszkiem zaliczyliśmy dwa razy Nadala takie mecze, że to się tak za często nie zdarza. No to prawda, o tym też sobie dzisiaj na pewno porozmawiamy. Czas, start naszego Hate Parku. Nie liczcie to, co było wcześniej. To się nie liczy, nie pisze się w rejestr. Dopiero teraz razem z nami Karol Stopa i porozmawiamy sobie, mam nadzieję, no o Idze siłą rzeczy, ale o tenisie jako takim i o tym męskim i o tym kobiecym i o twojej pracy w ogóle i o twoim zawodzie. No mimo wszystko chciałbym zacząć od Igi, bo umówmy się, no to jest, wiesz, to że dzieją się rzeczy, nie da się inaczej. Słuchaj, jakich czasów dożyłeś? Ale zacznę tak od Igi przez ciebie. Jakich czasów dożyłeś, że siadasz do oglądania meczu tenisowego reprezentanta Polski w, jak to mówią dzisiaj, w mainstreamowej dyscyplinie, jaką jest tenis, siadasz, gdybym ci zbadał tętno, podejrzewam, podczas tego meczu miałeś cały czas tętno spoczynkowe, bo tam nie było w ogóle nawet takiego, może poza 8 minutami tak, drugiego seta. Absolutnie. To był mecz... taki może nawet najmniej ciekawy ze wszystkich spotkań zagranych w sensie sportowym czysto oczywiście, bo stawka była gigantyczna i tak dalej. Natomiast jeśli idzie o przebieg, ja się trochę bałem początku, tymczasem zapomniałem o tym, że Goff debiutuje w finale Wielkiego Szlema. To jest takie powtarzające się motto niemal od zawsze, od kiedy te turnieje są rozgrywane. No i co jakiś czas trafia taki rodzynek w postaci dzisiaj Corey Goff, jutro tenisista z Norwegii, więc a przerabialiśmy z Leszkiem i tam z kolegami już wielokrotnie sytuację, żeśmy się nastawiali na nie widzieć jakie emocje, a emocji nie było, bo ta presja związana z debiutem w takich okolicznościach jest no nieprawdopodobna. To się jednak odczuwa i to widać, że ci ludzie czasami grają dużo gorzej. Rzadko kiedy ktoś wchodzi i ten pierwszy raz gra fenomenalnie. No tak naprawdę chyba zrobiła się to... nazywa Iga Świątek. No więc właśnie to chciałem powiedzieć. To tak naprawdę zrobiła to Iga w 2020 roku, w tym październiku. Tylko, że też grała z nieopieszoną zawodniczką na tym etapie. To tak, to też. Ale wiesz, ale wszystkie okoliczności tamtego finału były nieprawdopodobne. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu przeżył takie uniesienie związane z moją dyscypliną, bo ja się tym tenisem zajmuję no, grubo ponad 40 lat i no, to było coś niewiarygodnego, bo jak turniej startował, to my tak naprawdę wszyscy nie wiedzieliśmy, że to będzie mogło aż tak się rozwinąć. Były informacje o tym, że ona jest świetna, że ona się rozkręca, ale też tuż przed Roland Garros, nie wiem czy pamiętasz, był turniej US Open, bo to się wszystko zgromadziło jesienią, bo to był ten rok covidowy i ona grała taki mecz, ona w Nowym Jorku grała taki mecz z Amerykanką, zaraz sobie przypomnę nazwisko, Sakią Vickery i grała koszmarnie. Jak wchodziłem do redakcji, to panowała atmosfera pogrzebowa. Trzech chłopaków, którzy czekali na komentarze. Leszek siedział w budce. Myśmy mówili, rany boskie, co ona robi? Ona za chwilę przegra. Strasznie. Po prostu katastrofa decyzyjna, płacz, łapanie się za głowę. Nic nie wychodziło. Dwa dni później gra z Azarenką, która później była w finale. I zagrała świetne spotkanie. Ja ten mecz komentowałem z Tomkiem Wiktorowskim. Tomka znam, jak jesteś ciekawy, jak państwo jesteście ciekawi, ja mogę opowiedzieć fajną historię, jak Tomek zaczął swoją karierę komentatorską. Wiele, wiele lat temu pracowałem, miałem taki epizod związany z Polskim Związkiem Tenisowym. To się wiązało również z moim wtedy no, takim bliskim kolegą, z dzisiaj mam Broziakiem, który był kumplem Lwa Rywina. Mam nadzieję, że jego też dzisiaj tutaj gdzieś wspomina. Tam poszła taka informacja, gdzieśmy tam wspomniałem, wiesz, to nie wiem, nie mam w tej chwili żadnej etatowej pracy, tam jakiś taki miałem przerywnik w życiorysie. I za parę dni Zdziś odzwonił, mówi, słuchaj, załatwiłem ci robotę u Rewcia. No i ta robota, poszedłem na spotkanie, pierwsze zdanie, jakie usłyszałem, nie wiem, mam nadzieję, że się Lew Rywin nie obrazi, że po latach tajemnicę ujawniam, ale powiedział,
wie pan, no tak dałem się wybrać na tego prezesa. Ja w ogóle tego nie chciałem, no ale wie pan, prezydent prosił, no wie pan, trzeba przypilnować tych pieniędzy. Ci działacze tenisowi, to po prostu słowa z butów, mówię, panie. Słuchaj, on mówił takie, że... Zresztą ty człowieka przecież gdzieś tam znasz. Gdzieś no, się był moim szefem. I gdzieś się tam mijaliście. I on mnie tym ujął. Mhm. Ja tam bardzo starałem się mu pomagać, podpowiadać różne rozwiązania. No to był ten mój pierwszy styk z takim, taką drugą stroną tenisa. Ja tam zrobiłem sobie sporo takich fajnych relacji koleżeńskich, kumpelskich w tym związku. Tam parę bardzo fajnych osób od lat pracowało. Córka Adama Mintzberga chyba do dzisiejszego dnia pracuje, taka Agnieszka. No wiesz, to są takie różne powiązania ludzi, którzy od zawsze w tym tenisie siedzą. No i później tam ci działacze jakoś zrobili, wiesz, spisek, mnie tam wykurzyli stamtąd, mnie tam wcale na tej robocie tak bardzo znowu nie zależało, więc to, prawdę mówiąc, zrobili mi przysługę, że ja mogłem sobie stamtąd, ale ja tam od czasu do czasu do tego związku wpadałem. No kiedyś przychodzę i Wojtek Andrzejewski, który był szefem wyszkolenia, mówi, wiesz, tu jeden człowiek tu chce z tobą porozmawiać. No i przychodzi taki brunet, taki przystojny, grzeczny, mówi, wie pan, chciałem panu powiedzieć, że ja myślę, że ja się nadaję, wydaje mi się, że mógłbym komentować mecze tenisowe. To był Tomek Wiktorowski. I ja... Ponieważ wiedziałem, że on tam się, ponieważ jakby przedstawił mi go Wojtek Andrzejewski, mówię, dobrze, ja porozmawiam z Witkiem Domańskim, który był wtedy szefem Eurosportu, no i on trafił do nas. Tak. On u nas zaczął komentować, zanim jeszcze w ogóle wypłynął. W trakcie komentowania z nami, ja miałem parę razy takie sytuacje, Tomek komentował, telefon. Patrzę, że on sztywnieje, odchodzi, wychodzi. Agnieszka dzwoniła. Aha. To był początek jego operacji. Agnieszce bardzo zależało, żeby on został jej trenerem. Ona już tam miała plan, żeby się od tatusia wyprowadzić. No, to jest jeszcze w ogóle historia na trzy dni opowiadania. Chcę ci powiedzieć, że ja z Tomkiem z kolei, Tomek Wiktorowski, czyli dzisiaj facet, który siedział w boksie Igi Świątek, który doprowadził, to on zmienił to granie. No właśnie widzisz, nie dopowiedziałem tego zdania, bo jak siedziałem z nim na meczu z Azarenką, to on parę razy wyłączał przycisk i mówi, rany boskie, jaki ona ma ten hiks. Gdyby ona tam, wiesz, to zrobiła, ale gdyby tam ta rakieta, wiesz, trenerzy mają ten taki swój slang i to... Tak. Ja widziałem, że on... Po prostu już coś marzy, żeby dostać szansę, żeby ją poprowadzić. Ale on tam później miał inne plany, to się jakoś inaczej porozwijało. Natomiast znalazła się ścieżka, że drogi ich połączyły. To za chwilkę cię o to jeszcze zapytam, zanim też odbierzemy pierwsze telefony. Ja ci powiem, że półtora roku temu Tomek zajmował się znowu komentowaniem i niczym innym. Zadzwonił do mnie. W Kanale Plus. Zadzwonił do mnie, pogadaliśmy, a co mógłbym jeszcze poprawić. I wtedy coś mu tam szepnąłem, jedno, drugie słowo warsztatowo, nie będę wchodził w jego widzenie, przez niego tenisa, bo tutaj kudy mi do niego. No niemniej coś mu tam warsztatowo podpowiedziałem. Skontaktowałem go jeszcze z logopedą, bo powiedziałem mu, słuchaj, trochę za bardzo bełkoczesz, musisz wyraźnie artykułować. Zobacz, minęło półtora roku, dzisiaj facet został z tym logopedą, jak Himmelsbach z angielskim niemal, no ale dzisiaj jest prawdopodobnie najgorętszym nazwiskiem w świecie tenisa. Tam jeszcze było takie małe wahnięcie, dlatego że on przez chwilę komentował również u nas w Eurosporcie. No i później nastąpił taki mały konflikt, jak wiesz, Kanał Plus kupił prawa do WTA. Publiczna się lekką ręką pozbyła po prostu złotego jajka. No dzisiaj rozmawiałem parę dni temu na ten temat z Marianem Kmitą. No to tak troszkę żeśmy sobie pożartowali, bo no to jedna, przepraszam, ale że tak powiem, ale jedna z głupszych strat praw finansowych na rynku, jaką sobie tylko można ostatnimi laty w Polsce wyobrazić. Mieli, wyrzucili, zajęli się czymś innym. Dzisiaj, gdyby mieli ten towar, no to aż strach pomyśleć, jakie to mogłyby być oglądalność. Słuchaj, chcę jeszcze wrócić do meczu z Corey Gauff. Bardzo właśnie takim charakterystycznym momentem grania. Myślę, że to się powtarzało przez cały mecz. Było to, że
Iga prawdopodobnie właśnie za sprawą Tomka, ich wspólnej strategii, no niczym wycieraczkę. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa poruszała tą biedną Amerykanką i właśnie kick service na zewnątrz, po czym pogranie na linii, kopalnia punktów na forehandzie golf, bo ja nie wiem, ile ona zrobiła błędów, nie sprawdzałem statystyk, ale wydaje mi się, że to naście, jeżeli nie 10 błędów z forehandu. To było... To aż przyjemnie było patrzeć i bolało. To chyba tutaj, gdybyś ty tak miał powiedzieć, jeden element, chociaż to było tak proste dzisiaj, no jakby nie patrzeć. Wiesz, Iga z Tomkiem przeszła, jeżeli idzie o taktykę gry, niewiarygodną metamorfozę. Tomek wprowadził w życie pewne rzeczy, o których mi mówił wtedy podczas tego pojedynku na US Open za Zarenką i jest bardzo konsekwentny. Ja doskonale wiedziałem, że ta kooperacja może przynieść tylko dobre owoce pod warunkiem, że Iga mu uwierzy. Dlatego, że w tych wszystkich korelacjach zawodnik-trener najistotniejszą sprawą jest nie to, jakimi umiejętnościami dysponuje trener, ale czy boss trenera, czyli ten, który go zatrudnia, ta osoba, czyli ona zaakceptuje. Tak. Przypomnij sobie, jak obowiązywał coaching w kobiecych rozgrywkach, ile myśmy oglądali scenek takich trener przychodził. Tata Woźniacki ma i Karolina, to były najlepsze rzeczy. Ale wiesz, i po polsku były do inne, tego, które pokazywał. Idź stąd. Naprawdę to czasami było aż prześmieszne. No. Więc, bo to wynika z tego, że trzeba wejść na tą wspólną ścieżkę. Jeżeli zaiskrzy między parą, w sensie takim oczywiście szkoleniowiec zawodniczka, nie mówię o żadnych innych relacjach, no to jest fenomenalnie. No to i to się właśnie stało. Więc tutaj pod tym względem wymarzony układ. To jeszcze zapytam ciebie, zanim odbierzemy ten telefon. Wiem, że już jesteś, przepraszam, zostań na linii, już cię za chwileczkę odbierzemy twój telefon, kto by to nie był. Ale zapytam ciebie o to, o co zapytałem Mariusza, nie wiem, miałeś już pewnie okazję podsłuchiwać. Czy no wygrywa dwa turnieje na mączce Iga, czyli no w sumie na wierzchni, na której się w Polsce wychowała, bo tutaj mamy głównie korty ceglane. Czy nie uważasz, tak jak zapytam Mariusza, że ona jeszcze więcej fruktów i szwedzkiego stołu będzie sobie zbierała i wybierała z kortów szybkich? Tego tak do końca nie wiem. Natomiast wiem, że za czasów Piotra Sierżputowskiego trening proporcjonalnie był, powiedzmy, bardziej, nie wiem, nie umiem tego dokładnie określić, 70 do 30 czy 60 do 40, ale on szedł w stronę jakby bawienia się grą w tenisa, robienia takich różnych rywalizacji. Wiesz, kto pierwszy doskoczy do ściany, to przybierało czasami no, prześmieszne formy. Słyszałem o różnych takich tam dziwnych ich... Zobaczyłbyś, jak Iga fajnie boksuje, bo ja sam byłem na boksie. Ale to właśnie w tę stronę szło. Mhm. Natomiast Tomek wprowadził poważne zajęcia. Ja widziałem treningi Tomka z Agnieszką. To były niesłychanie solidne, poukładane zajęcia ze zwracaniem uwagi na szczegóły, z analizą. Tomek jest absolwentem Politechniki. Bardzo trudnego wydziału maszyn i tam czegoś tam jeszcze. I Tomek, czyli analityczna głowa, długie lata u Pawła Kalinowskiego w Okęciu, w takim klubie, który już dawno nie istnieje, jednocześnie studiował i pracował jako trener z młodymi zawodnikami. I on przerabiał tam wielu różnych takich młodych ludzi na korcie. Grał z czołowymi zawodnikami wtedy Okęcia, Maszczykiem, tam kimś tam jeszcze. Marcin Maszczyk, czołowy polski padlista, no przecież znam doskonale. Widzisz. I on tam połączył umiejętności inżynierskie z umiejętnościami szkolenia. Do tego doszedł język, do tego doszła duża inteligencja, bo to jest super inteligentny facet. Poznał dużą część świata, bo on przecież jeździł jako trener z Moniką Krause w czasie, kiedy ojciec Moniki, pan Ryszard, był no hegemonem w polskim tenisie, bo gdyby nie Ryszard Krause, to nie rozmawiałbyś dzisiaj z Mariuszem Fürstenbergiem, z Marcinem Matkowskim, z Agnieszką Radwańską. Różne tam opowieści, obrazach to sobie można między bajki włożyć. Ja jako dyrektor biura podpisywałem rachunki, rozliczenia tych wszystkich, którzy wtedy brali ciężkie pieniądze i musieli
musieli tam jakieś dokumenty w związku przedstawić, więc ja wiem, jak to wyglądało. To jest to, o czym wam opowiadałem. To są te czasy Prokomu, kiedy próbowano rzeczywiście bardzo sprofesjonalizować ten polski tenis i to też były czasy, kiedy na polskie korty przyjeżdżał i wygrywał swój pierwszy turniej w życiu Rafa Nadal w Sopocie, właśnie w Prokom. Bo wtedy udawało się ściągać takie nazwiska. Nadal. Może ci dopowiem, niejaki pan Tomek Smokowski prowadził telewizję turniejową wymyśloną przez kogo? Nie wiem kto, Krzysztof Materna. Kolegę Krzysztofa Maternę. Tam niejaki Tomasz Lorek rozpoczął swoją przygodę tenisową i tak dalej. Można by o różnych rzeczach poopowiadać. Bo daleko byśmy skręcali. Karol Stopa razem ze mną, ale jak widzicie dzisiaj tematy, będziemy mogli odjeżdżać, odpływać w rozmaite dygresje, mówiąc o tym, co się dzisiaj wydarzyło, o tym, co się wydarzy jutro, o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 2 tygodnie, ale tak naprawdę też o tym, co się wydarzyło w ostatnich 40 latach w tenisie. Jak pan Karol pozwoli, to posiedzimy do jutra do 15. Myślałem, że powiesz w ciągu 74. Odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Halo? Cześć, Arkadiusz z Warszawy. Cześć, Arek, hej. Jedno pytanie do pana Karola bym miał. Czy nie będzie mu brakować w cyklu Juana Martina del Potro? Juan Martín del Potro, widzisz, będziemy trochę skakali od sasa do lasa, bo pytania są na żywo, taka jest konwencja programu, mogą dotyczyć rozmaitych rzeczy. No jedna z fajniejszych tenisowych postaci. No, ja się w tym tenisiście zakochałem po 2009 roku, jak on z Federerem wygrał finał w Nowym Jorku. Ktoś, kto łączył w sobie wiele niezwykle istotnych cech, ten morderczy forehand, fenomenalne warunki fizyczne, do tego ktoś, kto był bardzo, ale to bardzo fair zawsze na korcie, to był taki gość z krwi i kości, prawdziwy sportowiec. Przyjemnie się zawsze na niego patrzyło, te różne fajne gesty po meczu, przed meczem, i strasznie dotknięty przez życie. On już zrezygnował, on zagrał taką próbę w Argentynie, taki próbny turniej, planował coś dalej, przegrał z Delbonisem, co było takim wynikiem, takim sobie. Ja myślę, że sam Delbonis się z tym źle czuł. Więc ja przy jakimś, właśnie chyba teraz jakiś mecz Delbonisa komentowałem i wspominałem o tym, że no to niestety gość, który pogrzebał Juana Martina del Potro, A miałbyś taki jeden mecz Juana Martina del Potro, który ci zostanie w pamięci? Dla mnie chyba te Igrzyska Olimpijskie. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że Igrzyska Olimpijskie, to czego on tam dokonywał, to się w głowie nie mieści. Przecież on w pewnej chwili odrzucił od strefy medalowej, że on tam się do Dżokowicza. On robił rzeczy niewyobrażalne zupełnie. Słaniając się już fizycznie na korcie, to było niebywałe. Potem tak rzeczy. Z przykrością patrzyłem, jak ten jego backhand gaśnie. Potem już tylko mógł podcinać, bo te kolana nie funkcjonowały. No smutne to pokazuje, ile tam różnych elementów w tej dyscyplinie decyduje. Bardzo ci dziękujemy za telefon, czekamy na następne. 22 486 65 56. Dzisiaj pewnie będzie jak bumerang wracał temat Igi, ale zapytam cię o jutrzejszy finał. Rafy Nadala i Ruda. No skoro mówimy o Del Potro, czyli facecie, którego niestety PESEL gdzieś w pewnym momencie dotknął, to mamy kolejny przypadek. Być może jednego z największych, może najwybitniejszego tenisisty w historii tenisa, chociaż trudno ich, trudno, to trochę jak wybór między świętami Wielkiej Nocy i Narodzenia, które ważniejsze. Nadal, Federer, Djokovic, możemy się przerzucać. Nadal jeszcze żyje, jeszcze stoi. Wydaje mi się, że więcej od tego meczu jutro będzie zależało od tego, w jakiej kondycji fizycznej, mentalnej pewnie będzie przygotowany jak zawsze, ale fizycznej, jakiej będzie Rafa Nadal, może od tego, czy będzie wilgotno w Paryżu, bo chyba na jutro są zapowiadane deszcze, co na pewno troszkę przeszkodzi Rafie, trochę jak ze Zwieriewem w półfinale. Ale wiesz co, nie sądzę, żeby to była aż taka straszliwa przeszkoda. Nie chciałbym dyskredytować Ruda, ale przy całym szacunku to nie jest jednak ten poziom szybkości gry. Jak mu się przyglądałem, on ma wszystko, żeby mówić o nim jako o takim typowym ziemniaku, czyli takim specjaliście od kortów ziemnych. Przez 2 lata chyba wygrał najwięcej spotkań na ziemi. Fenomenalnie przebija, natomiast siła jego uderzeń jest moim zdaniem trochę za słaba. Nadal się tak rewelacyjnie potrafi ustawiać, przewidywać kierunki. Pierwszy w turnieju na swoje nieszczęście albo szczęście Zwieriew pokazał, że jak się można do Nadala dobrać, jak
ostro trzeba uderzać, i to nie raz, nie dwa, nie trzy razy czasami, żeby wreszcie sobie wypracować sytuację przy siatce, której niestety na gminie Niemiec knocił. Zwłaszcza od 6-2 w tiebreaku. Mnie się natychmiast przypomniał finał Australian Open i ten nieszczęsny Miedwiediew, który też jest gapa przy siatce, a nadal z niego wiatrak po prostu zrobił, wykorzystał to, że ten zza naszej wschodniej granicy nie potrafi przy tej siatce grać po prostu. Ty sądzisz, że cały czas słyszymy z obozu Rafy Nadala, że każdy kolejny mecz może być meczem ostatnim. Takie coraz częściej są wysyłane sygnały. Nadal jeszcze stanie do walki w kolejnym Roland Garrosie, gdybyś tak na przeczucie miał to. Wiesz, z Rafą Nadalem jest tak, że to się wszystko sprowadza do odpowiedzi na pytanie, czy my wierzymy w tłumaczenia tenisisty hiszpańskiego. Ludzie, którzy są fanami Rafy i ci, którzy szukają takich uczciwych postaci w sporcie, a ja na przykład zdecydowanie do tej grupy się zaliczam, ja wierzę w to, co on mówi. To znaczy, jeżeli ja słyszę, że on ma jakiś bardzo poważny zespół chorobowy dotyczący zwyrodnienia kości stopy. Tak, że Millera Weissa. Tak jest. To znaczyło, tak. Ja gdzieś tam zasięgałem języka u medyków i to podobno można jakoś doraźnie, chwilowo, powiedzmy, na tyle zaleczyć, że będzie funkcjonowało, ale to nie wyleczy choroby. Pewnie wchodzi stąd, na Voltarenach. I stąd się bierze na przykład opinia Stryjka, który powiedział, to chyba już będzie jego ostatni Paryż. Więc bardzo prawdopodobny moim zdaniem jest scenariusz. Wygrywa po raz 14. Nie wiem, czy to powie na ceremonii, czy jeszcze spróbuje. Raczej byłbym za opcją, że znając jego charakter, że jeszcze to odłoży w czasie, ale to może być tak jak, zobacz, z Federerem, który zagrał z Hurkaczem w Wimbledonie. Wydawało się, on pewnie może jeszcze wróci, ale wierzysz w to, że Szwajcar po półtorarocznej nieobecności... Po 40? 41 będzie miał. No. Słuchaj, ja w ogóle zdaje się, że od przyszłego tygodnia, taką gdzieś mi mignęła informacja, Roger Federer... Znika z rankingu. Znika z rankingu, tak. Będzie miał całe zero punktów. Dlaczego? Dlatego, że zaraz w poniedziałek, pojutrze, wchodzi ranking, który jeszcze łączy wyniki z roku 2020-2021. To były te przejściowe, ochronne przepisy, których korzystali zwłaszcza ci najwięksi. Tydzień później te przepisy przestają obowiązywać, wylatują punkty i dokonuje się rewolucja. Niektórzy po prostu gorzko zapłaczą, jak zobaczą w następny poniedziałek klasyfikację męską, bo tam będzie szok. No, oczywistym jest, że gdyby tylko Roger Federer zażyczył sobie dziką kartę na jakikolwiek turniej świata, to ją dostanie. Co więcej ci powiem, ja w dalszym ciągu, nawet jak on będzie grał jako 41-latek, bo jeśli pamiętam, w sierpniu ma urodziny, to jestem przekonany, że jak dostanie 3 dzikie karty, to on je może na tyle wykorzystać, że jeszcze się tam w pierwszej setce znajdzie. Okay. Więc może to nie będzie pierwsza dziesiątka od razu, bo tak się szybko tego rankingu nie buduje, ale... Odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Karol Stopa w naszym studiu. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tenisie, o wielkich dniach także polskiego tenisa. 486 65 56, mamy telefon. Tak, witam panów. Henryk Wrocławia z tej strony. Cześć. Z takim pytaniem o przyszłość. Chciałem zapytać, jak tam teraz będzie wyglądał kalendarz najbliższy Igi Świątek? I od razu drugie pytanko może zadam. Bo wiemy, że dzisiaj Iga się zrównała z Venus Williams w XX wieku z zwycięstwami. I już tak daleko, pewnie pan Karol będzie wiedział, jak to wyglądało to w przeszłości, ile brakuje do takiego najlepszego wyniku i do podbicia rekordu właśnie najwięcej zwycięstw. I też drugie pytanie, bo już wiemy, że duża przewaga punktowa, ten ilość dni liderki rankingu, ile to jest rekord i ile brakuje i czy ma szansę według pana Karola jakby przebić. O kurde, to od razu quiz tenisowy, sprawdzimy cię, czy to wszystko wiesz. Wiesz co, ja nie jestem człowiekiem zapamiętującym takie dane, od tego jest komputer bieżącej informacji. Natomiast znam ogólną sytuację, pozycja, liczba tygodni z numerem 1, no to są jeszcze Himalaje, dlatego że Navratilova gra w tam 300 tam ileś tygodni, a Iga jest w pierwszej dziesiątce na razie tygodni królowania, więc to... Czy ponad 6 lat. Ile to jeszcze czasu. Ale kto wie, to znaczy ja broń Boże nie chcę powiedzieć, że to jest niemożliwe do osiągnięcia. Co do tej liczby spotkań wygranych po kolei, no to ona
może chwycić do miejsca chyba 40, tam jest jakiś, jakiś rezultat. Dzisiaj 35, o mamy. Ona wyrównała Venus Williams Tak. I przebiła Syrinę. Z tym, że znów szczyt. Tylko to jest od 2000 roku. To jest 70 ileś pojedynków, więc jakby ktoś się uparł, to... W kobiecym tenisie jest taka sytuacja, że za czasów Martiny Navratilowej, Chris Evert, jeszcze wcześniej Margaret Court, jak ona jeszcze grała, już grała w tym cyklu zawodowym, nie było takiej konkurencji. Mało sobie zdajemy sprawę z tego, że bardzo długo u pań nie było tylu trzymających poziom tenisistek, żeby można było skonstruować drabinkę na 128. To się stało stosunkowo niedawno. Dopiero w ubiegłym roku, po raz pierwszy w Paryżu, panie zagrały 128 pań w eliminacjach. Mhm. Wcześniej oni twierdzili, Francuzi, nie, to zawracanie głowy. Nie ma tylu kobiet grających tak dobrze. A w głównym turnieju, jak się cofniesz tam ileś lat, no to też widać, że to dopiero narastało, przybywało. Tak. Te mecze pierwszych rund wtedy wyglądały, mówiąc delikatnie, pokracznie. To znaczy te mocne miały tak gigantyczną przewagę, wyniki były 6-1, 6-1, 6-1, 6-2. One przechodziły te rundy błyskawicznie, z małym nakładem sił. Dzisiaj, żeby w turze WTA przejść kilka rund, to się trzeba solidnie napracować, ponieważ ogólny poziom kobiecego tenisa niewiarygodnie się podniósł. Ja byłem wychowywany w warszawskim klubie Warszawianka, tutaj niedaleko od miejsca, gdzie się znajdujemy, na skarpie tej Puławskiej, tu kilkaset metrów od nas. I w tym klubie kiedyś grali nieźli tenisiści. Gwiazdą był Mietek Rybarczyk, który był reprezentantem Polski. Warszawianka grała mecze ligowe. Ja pamiętam rozmowy z trenerami, bo ja takim byłem smarkaczem, który się tam kręcił pomiędzy nimi. I jak oni mówili do Hani Kucharskiej, która dzisiaj ze swoim mężem Januszem, bliskim przyjacielem Bogdana Tomaszewskiego, przebywa w Norwegii od lat. I mówili: Hania, ty wiesz, to jak będziesz z Mietkiem grała tego miksta, to tak stań w korytarzu, nie przeszkadzaj. Mietek zagra za ciebie. I to tak mniej więcej wyglądało. I bardzo długo było tak, że miksty na przykład na Mistrzostwach Polski, Skonecki, później ci następni, Gąsiorek, wygrywali te tytuły, dobierali sobie partnerki. Te partnerki miały za zadanie nie przeszkadzać. Teraz kobiety grają tak, że no, naprawdę czasami siła uderzeń jest wyższa niż że czasem niż nawet facetów dadzą radę przełamać dokładnie, w takim mikście. Dokładnie. I się zdarza. Więc ten poziom, ta siła gry wzrosła niewiarygodnie. Różnice się zaczynają, jak zanalizujemy umiejętności taktyczne. Jak popatrzymy, co one są w stanie wykreować na korcie. No ale my w tym miksie to akurat w Ślebie to mieliśmy parę przygód. Twoja wtedy podopieczna, czyli Klaudia Jans, prawda, grała finał w Paryżu, nawet pamiętam te czasy. Z Gonzalesem, z Meksyku. Więc, ale pociągnę cię. Przeczytałem zresztą znakomity wywiad z tobą w Przeglądzie Sportowym w ubiegłym tygodniu, Kuby Radomskiego między innymi, gdzie powiedziałeś, użyłeś takich słów, że kobiecy tenis jest nudny, bo brakuje scenariuszy, bo mamy za wiele dziewczyn grających po prostu tak samo. Czy kobiecemu tenisowi grozi w związku z tym kryzys? Mówię ci o tym dlatego, że no poniekąd sam byłem tego świadkiem kilka dni temu. Byłem na Rolandzie. Pusto na meczach. Jest pusto. Jestem na ćwierćfinale Kudermietowa Kasatkina. Daję ci słowo honoru, tak, że jakbym tak posiedział 10 minut, to bym policzył wszystkich ale kibiców. Ale nawet na meczach było, i we wcześniejszych rundach było też podobnie. Nie było nadkompletów. Więc tu oczywiście sytuacja może ulec poprawie, bo ja liczę na polskich kibiców tenisa. Oni się postarają, żeby te frekwencje były lepsze. Natomiast ja się obawiam o przyszłość w ogóle całego tenisa, i męskiego, i kobiecego. To nie tylko dotyczy pań, bo jak się spojrzy tak w ujęciu historycznym, to tenis przeżywał różne fazy. Pojawił się Björn Borg, nastąpiła fascynacja uderzeniem topspinowym. W Polsce nawet dobrzy trenerzy nie wiedzieli, co to jest topspin. Ja uczestniczyłem kiedyś na meczu w takim szkoleniu. Przyjechał trener z Anglii, usiadło
chyba z 10 albo z 15 czołowych wtedy polskich trenerów tenisowych i słuchali z wypiekami na twarzy, jak trzeba pociągnąć tą główkę rakiety, żeby był topspin. Drewnianą jeszcze wtedy, to niełatwe. Bo tak nie grano po prostu. Ksawery Tłoczyński, trener, którym ja miałem kontakty w Warszawiance za młodych lat, mówił: chłopaki, tylko nie grajcie tak jak ten Borg, bo on sobie połamie ręce, to nie ma w ogóle zawracać głowy. Więc to takie było patrzenie na technikę grania. Myśmy warszawiance na przykład nie trenowali z ciężarami. Janusz Radziwonka, z kolei inny trener klasy specjalnej, mówił: no nie, tam ciężary to niech Ruscy ćwiczą, tam tracicie czucie. Dzisiaj zobacz, co się dzieje. Wchodzisz do sali treningowej, ciężarami ćwiczą wszyscy. Kobiety, mężczyźni, no nie ma, juniorzy i tak dalej. Nie ma w ogóle, nie ma dziś tenisa bez siły, ale ta droga ma niestety jeden słaby punkt, bo siła powoduje zmniejszenie różnorodności gry. Powtarzają się cały czas te same akcje. Odwrotny cross forehandowy. Patrzysz na mecz, 80% pojedynków odwrotny cross. Odwrotny cross. Pete Sampras kiedyś powiedział: nie oglądam meczów tenisowych w telewizji, bo czasami zmienia się mecz, a ja nie wiem, cały czas myślę, że ci sami grają. I to jest zjawisko niebezpieczne. Tenis męski trzymają jeszcze ci trzej wielcy. Nie oszukujmy się, to tak jest, bo na meczu Ruda z tym Duńczykiem, tak. Ale był pełen stadion. Byłem, był pełen stadion. Był? Był pełen stadion, daję ci słowo honor. Ja ten mecz komentowałem. Potem się robiło, wiesz, koło tam w czwartym secie już było późno, więc ludzie zaczęli wychodzić. Chłodno się robi. Tak, było chłodno. No nie, no wiesz, no, sesja wieczorna, nie masz tam nic innego do obejrzenia, więc jest jeden mecz, ludzie zapłacili, to przyszli. Ten roku był zimny niestety i było bardzo dużo chłodnych dni. Nie trafili organizatorzy z tymi sesjami wieczornymi, bo za późno dali rozpoczęcie pojedynków i przesadzili tam ten absolutnie topowy mecz Dżokowicza z Nadalem. No, to może statystycy będą zachwyceni, że się skończyło pierwszej tam z minutami w nocy, ale to jest obciach. No, to cieszyli się kierowcy paryskich taksówek. A wtedy już, słuchaj, transport stawki publiczny nie działa. Słyszałem, stawki były jakieś absurdalne. Słuchaj, ale to też dlatego, bo sesja wieczorna zaczynała się od 20:45, ale zdaje się, już nie pamiętam, przeciągnął się mecz poprzedzający na Szatrię. Także oni wyszli chyba 21. Ale akurat nie tego dnia. Oni zaczęli planowo. Nie. Aha, no to może masz rację, nie pamiętam. Natomiast generalnie, zobacz, sesje wieczorne w Nowym Jorku się zaczynają o 19:00. Tak, tak. To jest rozsądniejsza pora, bo wtedy nawet jeszcze ewentualnie ten drugi mecz można wcisnąć. Dzisiaj organizatorzy turniejów wielkoszlemowych bardzo pilnują, zwłaszcza w pierwszym tygodniu rozgrywek, żeby układ gier na korcie tym głównym był taki proporcjonalny. To znaczy, jeżeli wstawisz zawodnika rozstawionego, mocnego, z kimś, kto stracił ranking, ale wraca i jest niebezpieczny, no to ryzykujesz, że będzie 500-setówka, będą grali długo. Jak wstawisz, zrobisz gest pod gospodarzy, wstawisz miejscowego z dziką kartą, no to ryzykujesz w drugą stronę, że będzie godzina 10 i do domu. To na tym polega dzisiaj kłopot z układaniem. To jeszcze cię zapytam, zanim odbierzemy telefon, co sądzisz na temat słów Igi, która nie boi się wyrażać swoich opinii, ma bardzo, o tym też sobie porozmawiamy, ma bardzo w ogóle jasne stanowisko na bardzo wiele rzeczy. To nie jest tak na zasadzie nie wiem, ale się, nie znam się, ale się wypowiem, tylko wręcz przeciwnie. I ona bardzo skrytykowała Amélie Mauresmo, czyli nową dyrektorkę turnieju, za to, że w tych wszystkich sesjach wieczornych, które były grane podczas tegorocznego Rolanda, tylko raz, tylko w jednej zdarzyło się wstawić, po jednym meczu było grane, no więc wiadomo, że mecz męski jest o tyle fajniejszy niż kobiecy, że najkrócej potrwa 3 sety, ale może przeciągnąć się do 5. Jak ktoś płaci, no to chciałby, żeby to potrwało dłużej. I tylko jedno spotkanie, akurat zawodniczki gospodarzy, bo to Alize Cornet, która ma książkę wydała, wiesz, tam wszędzie tę książkę można znaleźć na kortach, z Ostapenko chyba to było to spotkanie, które zostało wstawione na sesję wieczorną. Wszystkie pozostałe mecze to były mecze męskie. I Iga mówi, i to też nie pomaga naszej
naszemu kobiecemu tenisowi. Obniżamy jego prestiż. No tutaj mamy do czynienia ze sprawą, w której tak na dobre, w zasadzie obie strony mają sporo racji, bo tu trudno to rozsądzić tak definitywnie, że na pewno tak albo na pewno tak. Amelie Mauresmo się trochę niefortunnie wypowiedziała. Z kolei Igano słusznie broni interesów organizacji, która się zajmuje rozgrywkami od strony pań. Bardzo często, jak się rozmawia o tych kwestiach, równość płatności, długość trwania pojedynków, no to się włączają w to ludzie, którzy szermują takimi feministycznymi argumentami. To bardzo łatwo wjechać na ścieżki ryzykowne. Takie ryzykowne, mm-hmm. Więc to zostawmy to, bo to jest sprawa, którą to szefostwo turnieju musi rozwiązać we własnym zakresie. Natomiast prawdą jest, że Mauresmo, ona pierwszy rok jest szefową tych rozgrywek i no tam parę wpadek się zdarzyło. No akurat ja nie zaliczam do wpadek tej kobiety, która się przykuła wczoraj do siatki. No to, nie przewidzisz. Ale no. Też trochę służby porządkowe zaspały. Niby tych porządkowych jest wyjątkowo wielu i ktoś wchodzi. Tam była jakaś taka scena, to chyba było na korcie Suzanne Lenglen, nadal kończy mecz. I nagle obok niego dziecko się pojawia. Tak, widziałem to, widziałem. Dziewczynka mała chyba. Tak. I niby fajna scena, bo on ją pogłaskał po główce, ale proste zrobiłam? Pytania. A z jakim cudem ten dzieciak tam wszedł? No wiesz, to okazuje się, że tam coś nie styka, jak ładnie mówią. Francuzi i sprawy utrzymywania porządku, jak wiemy od ostatniego finału Ligi Mistrzów, to nie idzie w parze zupełnie, ale to zupełnie. A ty jeszcze tylko słowo dopowiem. Ty wiesz, jaki ja obciach zaliczyłem, bo ja nie wiem dlaczego, ale Stade de France pomylił mi się z Parc des Princes. I ja z uporem maniaka chyba ze 3 dni powtarzałem, że oni tam obok grają. Za chwilę zagrają ligę. Mm. Ja potem z Mleszkiem rozmawiamy i ty, piłkarz, mi nie zwróciłeś uwagi. No tak, to rzeczywiście kilkanaście ładnych kilometrów, bo musicie wiedzieć, że Parc des Princes, stadion Paris Saint-Germain, Stade de France jest na północy, natomiast Parc des Princes jest rzeczywiście położony rzut kamieniem od kortu Roland Garrosa. Nie, nawet nie. Nawet mniej. Nie, myślę, że tak, 2 minutki. Idziesz z kortów, idziesz najpierw, masz stadion rugby Jean Bouin klubu, bardzo zresztą utytułowanego Stade France. Bierzesz naokoło i w ogóle nie widać, że jest stadion. Tego. Tak, jest. Tak. No. Także to wszystko jest tak usytuowane od siebie. No, jak się dobrze stanie, to się widzi wszystkie 3 obiekty wielkiego klubu francuskiego rugby Stade France, Parc des Princes Paris Saint-Germain i korty imienia Rolanda Garrosa. Tak wciśnięte w kwartał ulic, bardzo niewiele tam jest miejsca. Kto jest z nami? Halo. Cześć, z tej strony Paweł z Łomina. Cześć. Mam takie pytanie, mam nadzieję, że się nie powtórzy to pytanie, ale dopiero się podłączyłem. Jestem kompletnym dyletantem, jeżeli chodzi o tenis, i męski, i damski. I zastanawiam się, oczywiście to jest ogromny sukces Igi i wszyscy się tutaj bardzo cieszymy, ale jestem ciekaw, jaka jest waga tego zwycięstwa na przykład w porównaniu z takim tenisem, który był, nie wiem, 10-15 lat temu, czyli były te siostry Williams, była Szapowa, prawda, takie wielkie głośne nazwiska. Jestem ciekaw, czy dzisiejszy tenis jest łatwiejszy, jest cięższy, kiedyś było więcej znanych takich gwiazd, czy jak to wygląda? Taka ze strony osoby, która się kompletnie na tym nie zna. Okej, okay, no, dziękujemy ci, Karol. Możesz się Ja już częściowo o tym powiedziałem. Mhm. Ten kobiecy tenis zmienił się w ten sposób, że jest niewiarygodny wzrost poziomu średniego wynikający z bardzo dużej siły gry i z dużej siły uderzeń. Natomiast rozmaicie bywa z takim sprytem taktycznym, z różnorodnością i z umiejętnością mieszania gry, z takim polotem kortowym. Mhm. Bo jeszcze oprócz tego, że ktoś jest silny i wali w tę piłkę, to on powinien mieć trochę pomysłu. No Iga jest na takim etapie, ona jeszcze podczas tegorocznego Australian Open jeszcze miała kłopot z tymi zawodniczkami mocno bijącymi, jeszcze nie umiała znaleźć proporcji. To też jest kwestia tego, żeby się nauczyć dokładnie tego, co ona dzisiaj zaprezentowała w finale. To znaczy, nim zadam cios decydujący, odbijam 3 razy piłkę lżejszą, ale kątowo. Dzisiaj ją naprawdę przeczołgała lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. A gdybyś miał wybrać, dziękujemy ci za telefon, a gdybyś miał powiedzieć, który element gry u Igi, taki techniczny, co robi na tobie największe wrażenie? Powiem ze swojej strony, mnie imponuje, w jaki sposób Iga
Coś to kiedyś Agnieszka robiła, tylko w inny troszkę sposób. Nie odkleja się od linii końcowej, jak z otwartej pozycji ślizga się na lewej stopie albo na prawej stopie i z jaką siłą i dynamiką odbija te ciosy, wyprowadza naprawdę, dodając i odbierając czas przeciwniczkom. To jest naprawdę w moim rozumieniu tenisa imponujące, zwłaszcza, że ona naprawdę trafia, bo to nie są takie strzały dla strzałów, które lądują gdzieś pod plandeką z 3-metrowym autem. Śmieję się, bo Leszek Sidor by powiedział, ślizga się na lewym Karolu, ale no. To jest slang pomiędzy nami. Natomiast wiesz co, mnie u Iggy najbardziej imponuje jej, najogólniej rzecz biorąc, fenomenalne przygotowanie fizyczne. Mhm. W drugiej kolejności imponuje mi forehand, który faluje. Ona ma mecze, w którym walczy z tym forehandem, nie umie dobrać sił uderzenia do kąta odbicia. Iga jest tenisistką, która jeszcze za czasów Piotrka bardzo źle znosiła przeprowadzkę z jednego rodzaju kortów na drugie. Dlatego ona grała stosunkowo rzadko, bo dla niej przechodzenie z nawierzchni do nawierzchni było takim małym koszmarkiem. I ona zawsze na początku tam się szarpała, szukała, dopasowywała. Z Tomkiem robi to o wiele szybciej, bo Tomek jej lepiej umie tam zbalansować te różne elementy w grze. Więc to od razu widać, że przesiadka następuje szybciej. Ja też jestem niesłychanie ciekaw, jak ona zagra na trawie, bo tak jak Mariusz Fürstenberg mówił, szybko, mniej czasu na przygotowanie. A ona ten zamach robi dosyć obszerny, więc czy zdąży? To jest kwestia wychodzenia wcześniej do uderzenia. To jest tak jak kiedyś w Polsce, jak nie było jeszcze hal, grało się nawet na klepce takiej. O Jezu, straszne. Grałeś kiedyś? Grałem, no, nie cierpię. Nie wyjdziesz wcześniej z rakietą do piłki, to jesteś spóźniony cały czas. Ja raz na takiej imprezie dziennikarskiej, to w Szwajcarii było, w takim kantonie na granicy szwajcarsko-włoskiej, wszedłem na kort trawiasty, który tam był w klubie i nas tam wpuścili. Ja pierwszych czterech piłek w ogóle nie odbiłem. No tak, bo zrobiłem zamach, nie ma jej. No. Więc to też jest inna trawa niż ta wimbledońska lat temu. Zasadniczo no ta zmiana jest tak bardzo widoczna. Serw volley już dzisiaj. Puścić stare filmy. No nieprawdopodobna różnica. Mhm. Kiedyś ci wszyscy specjaliści od serwowania, atakowania, jak przychodziła trawa, mówię, no teraz my tym ziemniakom pokażemy, a dzisiaj wychodzą i też grają po 40 odbić i no właśnie. Nie widać różnicy. A to było piękne granie, jeszcze oglądać sobie takiego Patryka Raftera, Stefan Edberg i tak dalej. I ja Tomek żałuję, że tego nie ma, bo moim zdaniem, tak jak w narciarstwie alpejskim, w tenisie powinno być większe zróżnicowanie. Dzisiaj jedziemy... I wtedy wygrać wielkiego szlema 4 turnieje, to jest sztuka. Właśnie. Dzisiaj jedziemy specjalny, jutro gigant, a pojutrze zjazd. Coś takiego, no. No dzisiaj rzeczywiście się to bardzo... zresztą zobaczycie, no Wimbledon już wkrótce, za kilka tygodni też przekonacie się, jak długie potrafią być dzisiaj wymiany na trawie. Po prostu tego nie ma. A volley u Iggy. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj, co prawda było to trochę wymuszone przez Goff, bo ona ściągała Igę tymi skrótami do siatki, ale statystyka wolejowa, to akurat sobie sprawdziłem, 1-5 wygrane akcje przy siatce. W pierwszym secie, mówię tylko o pierwszym. Wiesz, volley Iggy to cały czas niestety jest jedna z bolączek. Ona relatywnie jeszcze w miarę dobrze gra woleje z niskich pozycji, ponieważ ma szybkie nogi i jest w ogóle szybka. Nie wiem, czy zapamiętałeś, było parę akcji podczas turnieju, już nie pamiętam w tej chwili, w którym meczu, gdzie ona szła i grała na przykład na takim wysięgu stop woleja z czuciem. Mhm. Ale z niskiej pozycji, no to bajka, bo to są przepiękne zagrania. Natomiast jak ma piłkę wysoką i musi zrobić skręt barkowy, zapomina o tym, nie wie jak ma uderzyć, często wychodzi ten taki amatorski wolej patelniany, ta piłka nie leci, nie ma kąta, nie ma szybkości, męczy się z tym. Te deble, już pomijam, że to moim zdaniem była przyczyna, dla której ona dzisiaj nie ma 3 tytułów w Paryżu, a nie 2, no ale takie umiarkowanie dał. Ja zresztą sobie przypominam te niektóre deble, to tam
no, wielokrotnie właśnie z tymi, zwłaszcza wysokimi wolejami, to był problem ze skończeniem. Mm-hmm. No ale to, może to jest to pewnego rodzaju to właśnie jest do, nauka i lekcja. Nie, nie, to jest do poprawy. No mm-hmm. to ewidentnie, ja myślę, że Tomek się spokojnie za to zabierze, ale trzeba trochę czasu, bo on mm-hmm. wszedł w rozgrywki od samego początku, start za startem, no to wiesz, ten wolej, no to lepiej niech ona gra swoje na razie na tej linii końcowej, do tego woleja dojdzie, bo od czasu do czasu pójdzie, będzie sobie sama tam to ćwiczyła. No. Mm-hmm. Notabene, jak tak mówisz o tym właśnie, że ona ma takie szybkie nogi i tak dochodzi, jeszcze daje radę zagrać, to była taka akcja, ja już nie pamiętam, czy to z Kasatkiną, czy z Pegulą, ale gdzie chyba było... Chyba z Kasatkiną. A wydaje mi się, że z Pegulą, ale wiesz co, że było 3-3, miała breakpointa i przełamała tę Pegulę na 4-3, ale był double bounce, który nie został przez sędziego zauważony, tak mi się wydaje. Sytuacja. To było kompletnie bez jej winy. No wiadomo, że tak, nie z jej winy, nawet tego mogła nie czuć. Ja myślę, że sędziowie może za moment też dojdą do piłkarskiego waru, bo tam różne rzeczy. No dla mnie absolutny błąd, jeden z błędów organizatorów tego turnieju, no to jest ominięcie tego systemu albo Hawkeye Life. Hawkeye niby jest, nie ma atestu na korty ziemne, ale system Fox ten ma. I to jest system, który pokazuje autentyczne lądowanie piłki, bo te kamerki są wmontowane na dole siatki po liniach, one zbierają dokładnie moment uderzenia. Co więcej, jak się patrzy w oku tej kamery, to dopiero widać, dlaczego czasami gołe nasze oko dostrzega, że się robi biały ślad na linii, a piłka ląduje poza, bo ona, tak jak przy lądowaniu samolotu, zdmuchuje ten pył z linii, robi się ślad. Ja się parę razy w amatorskich rozgrywkach pokłóciłem nie na żarty. Mówię, co ty mnie tam oszukujesz? Potem widzę, patrzę, cholera, rzeczywiście out. A piłka nadlatując zdmuchnęła ten troszkę ten tej mączki. Odbierzemy telefon. Kto jest z nami? Bartłomiej Kaczuk. Cześć, Bartłomiej. Dzień dobry. Panu Karolowi i panu Tomkowi. Miło. Chciałbym pogratulować przede wszystkim Ince, bo to, co ona dzisiaj zrobiła i robi przez ostatnie miesiące, to jest jakiś kosmos, trzeba powiedzieć. I mam pytanie do panów, jak panowie widzą Wimbledon, to już dużo powiedziane, ale mówi się, że Iga gra sobie trawę. Czy ta seria 35 wygranych może się skończyć już na trawie wimbledońskiej, czy zawodniczki są w tym momencie już też tak obecne, bez formy, że no to może nie przeszkodzić zbytnio idę. Dziękujemy ci bardzo za to pytanie. No już o tym trochę rozmawialiśmy, to ja trochę zmodyfikuję to pytanie, żebyś mógł wypowiedzieć się troszkę inaczej. Czy widzisz inne zawodniczki, które dobrze czują się na trawie, które dzisiaj mogłyby doskoczyć do poziomu Igi, bo szczerze mówiąc, na dzisiaj, cytując politycznego klasyka, ona nie miała z kim przegrać na tym Rolandzie i nie przegrała. Wiesz, bardzo dobrze na trawie gra na przykład on Jaber, ta Tunezyjka, bo ona ma taki wszechstronny... Chyba, że wpadnie na Magdalinę. Techniczny tenis. I jest parę pań, które umieją tę grę, tak jak to komentatorzy, część kibiców mówi, mieszać, atakować. Więc to oczywiście może różnie wyglądać. Natomiast mnie się wydaje, że warto sobie zapamiętać jedną rzecz. Ten cykl iluś tam pojedynków wygranych po kolei, to tak naprawdę jest pewien wytwór statystyczny, który funkcjonuje głównie w naszych głowach i w mediach, które nam towarzyszą. I nie ma takiej konkurencji tenisowej jak liczba pojedynków wygranych po kolei. Wygrywa się rundy, wygrywa się turnieje, wygrywa się cykl. Liczba pojedynków, no ten tenis jest po prostu czasami aż zaśmiecony statystykami. Ja niestety albo stety, dla mnie stety, jestem wrogiem statystyk, dlatego że z wieloma trenerami rozmawiałem, rzadko który tak pełną garścią korzysta ze statystyk. Nie znam tenisisty czy tenisistki, którzy podczas meczu mówią, zaraz, ile to ja mam tych serwis? 24,7, to muszę się do 24,9 poprawić. Zawracanie głowy. No, po meczu czasami ktoś tam zerknie, zanalizuje coś, mówi, wiesz, tu było słabiej, ale tego się w ogóle nie poprawia na bieżąco.
To jest pewien mechanizm, który wynika z tego, że firmy produkujące programy komputerowe wciskają swój towar. To jest tak samo jak, nie wiem, aparaty telefoniczne, jak różne urządzenia, które ci mówią, jedyny na świecie używaj, bo to tylko dzięki temu osiągniesz pełnię szczęścia. No i tak samo to się pcha do tych transmisji telewizyjnych. No i tak ciągle tam to trzeba w bardzo odpowiednim momencie dozować. To nie może być sztuka dla sztuki, bo to kompletnie nic nie oznacza. Natomiast nieraz się zdarzają w meczu sytuacje, albo w nudnym meczu się zdarzają sytuacje, gdzie to jest potrzebne. Natomiast w meczu super ciekawym to psia krew. Jak słyszę komentatora, który mnie zanuda statystykami, to wyłączam głos. Mm-hmm. A to jest dobry moment, żeby trochę pogadać o twojej pracy. Czy ty się dobrze czujesz w XXI wieku w komentatorstwie? Wiesz na pewno, do czego zaraz nawiążę. Dzisiaj jesteśmy na czacie. Dzisiaj nas ogląda dużo, dużo osób. Daję ci słowo honoru, że pewnie hasło Sabalenka tu już się pojawiło z jakiejś tam 244 tak, razy, prawda? Tak. To jest tak. ta twoja no, przygoda w cudzysłowie. Słuchaj, z ostatnich igrzysk. Ja się stałem pierwszym grubianinem Rzeczpospolitej. Ale to użyłeś tego tak samo w wywiadzie, przepraszam, że to słowo, właśnie z Kubą i Edytą Kowalczyk w Przeglądzie Sportowym. Nawet słowo grubianin pokazuje, że jesteś człowiekiem nie dzisiejszym, bo tego się nie ma takiego tak, grubianin. Kto ale używa się słowa grubianin? Ale ja się tego wcale nie wypieram, wiesz, natomiast jeszcze ci opowiem dykteryjkę, bo jeżdżę regularnie od paru lat pod Bielsko-Białą, tam jest taka piękna miejscowość Jaworze, 10 kilometrów za Bielsko-Białą i wspaniały pensjonat Jawor, właściciel Andrzej Wawrosz od lat zaprasza artystów, piosenkarzy, raperów i robi taki turniej Beskid Cup, to jest taka uczta artystyczno-tenisowa, mhm. Tam są cztery korty, bardzo, bardzo fajne wyposażenie całości. Mezo wygrywa? Mezo wygrywa, ale ma konkurenta w kabarecie Hrabi w Zielonej Górze, więc tam różnie to wygląda. Tam zresztą nastąpiła zmiana pokoleniowa, Daniec, Englert i tak dalej. Dzisiaj coraz częściej dostają baty w tych. Wiesz, oni mi zrobili uprzejmość parę lat temu, ja nawet tam dwa razy zagrałem, tak mnie dopuścili trochę tak na wariackich papierach. Ja raz się znalazłem, wylądowałem na czwartym miejscu, a raz nawet byłem chyba trzeci. Także tam, wiesz, ograłem kilku takich panów, którzy byli zdziwieni. Niestety zapłaciłem za to tym, że kolana moje przestały funkcjonować, bo to była ta trawa posypana piaseczkiem. Ale nie o tym chciałem opowiedzieć. I tam się odbywa w przedostatnim dniu taki bardzo elegancki bankiet. Zapraszani są znani ludzie z okolicy, władze, wszyscy ci obecni przy stolikach na takich ogrodach. No super elegancka impreza i ci artyści tam zaproszeni albo się popisują, albo Grzesio Poloczek to ostatnio właśnie prowadził. No i Grzesio przedstawia wszystkich uczestników, aktor taki. No i nasi goście i dochodzi Karol Stopa z Eurosportu. Ja tak wstaję, taki lekko przygarbiony i nagle słyszę, że jest po prostu burza braw trwających kilka minut. Jan Ergre się do mnie nasila, mówi, widzisz, bo to trzeba wiedzieć, kiedy przekląć. A, bo ty się nagle stałeś celebrytą prawdziwym. Do tego zmierzasz, tak? A teraz ci opowiem o tym, jak ta historia w ogóle powstała. W mojej stacji wprowadzono przede wszystkim na użytek igrzysk, ale nie tylko, bo to ma być rozwiązanie docelowe. Coś, co się nazywa komentarzem zdalnym. Są takie zabawki, które pozwalają ci wchodzić dzięki tym urządzeniom, które są wyprodukowane, do komputera i ty komentujesz na użytek jakby komputera. Jest ominięta cała ta ścieżka telewizyjna, miliony kabli, reżyserki i tak dalej. Ty jesteś sam reżyserem transmisji. Jak w banku, żeby wejść, musisz wkliknąć swój kod, PIN, diabli wiedzą co jeszcze, dają ci zgodę, wchodzisz. Jak wejdziesz w ten układ komputerowy, to już tam tkwisz. Słabym punktem tego rozwiązania od samego początku było zawieszanie głosu, dlatego że albo trzeba było znaleźć odpowiednią ikonę, albo wykonać ruch typu ten krzycisk dwa razy, a ten raz, a potem jeszcze ten raz. Mhm. I jak
komentujesz i masz przerwę, zaraz mówię, który... Masz na myśli taki tak zwanego, jak to mówimy w slangu, kaszlaka, czyli jakbyś chciał odkaszlnąć, żeby wyciszyć głos, tylko, tak? Że to w ogóle zupełnie inaczej zmutować. Działa, bo ty się w ogóle jakby komputerowo z tego wyłączasz i potem się znowu włączasz. Tak. Problem polegał jeszcze dodatkowo na tym, że podczas igrzysk redakcja zrobiła gigantyczny wysiłek, zatrudniono chyba około setki osób, było ileś tam kanałów tematycznych, wynajęto dom po to, żeby te wszystkie stanowiska komentowania zdalnego pomieścić i ludzie weszli w ten system. Przecież tylko Eurosport sobie nadawał na kilkunastu kanałach. Nie było wydarzenia sportowego, tak, którego by Eurosport nie pokazywał. Mhm. Jeżeli tam jakieś opcje wykupiłeś, one były dla wszystkich dostępne tam z jakimiś drobnymi opłatami, to mogłeś odbierać, co tylko chciałeś. Tak. I problem polegał na tym, że żeby te obrazki z centrali dochodziły na konkretne stanowisko, na pierwszym piętrze, na drugim, gdzieś tam jeszcze piłka wodna, tenis, siatkówka, to trzeba było wypełnić taką długą listwę znaków i kodów, które otwierały drogę do tego konkretnego przekazu. Jeżeli wiesz doskonale, jak działa komputer, jeżeli się pomylisz albo przepisujący się pomyli, to nie masz tego obrazka. Mm. Ja usiadłem, Witek Domański przede mną komentował, miał obraz z tego kortu, na którym potem grała wspomniana Sabalenka. Zamknął komputer, bo takie są... Nie, wiesz co... Żartuję. Bo takie są procedury. Ja wszedłem, odpaliłem wszystkie komputer potwierdził, obraz się pojawia, skoki do wody. O! Tego jeszcze nie komentowałeś. 45 minut siedziałem i patrzyłem na skoki do wody. A miałem tutaj live score'a i widziałem, że grają. Tak, 1-0, 2-1, 4-2, 4-3, set, a ja mam skoki do wody. Co, wiesz, ja nie jestem człowiekiem, który na co dzień klnie. Ja podejrzewam, że klnę mniej więcej tak jak 80% obywateli tego kraju. Ja na pewno robię się taki dość brutalny w mówieniu, jak mnie coś zirytuje, jak nie mam wpływu. Ja miałem taki czas w moim życiu, jak umierała moja pierwsza żona, chodziłem jak po prostu nakręcony. Przychodziłem do Eurosportu, komentowałem szczęśliwe młode kobiety, które wygrywają miliony dolarów i cieszą się życiem, i wracałem do rzeczywistości w postaci kolejnych wizyt w szpitalu onkologicznym. Tak. I mnie po prostu czasami nagły szlak trafiał i ja przez te lata powiedziałem na pewno o parę zdań za wiele. Mnie po prostu niektóre sytuacje, niektóre panie tenisistki, a myśmy mieli 10-letni kontrakt z WTA, irytowały. Natomiast tutaj było tak, że do pokoju wszedł Leszek Sidor, który komentował po mnie. Co tu nie komentujesz? Ja pokazuję mu, ale zajrzał na ten patrzy. Skoki do wody. Ja już tych techników poinformowałem. Oni tam, ale musimy to wszystko jakoś wyprostować. No i tam prostowali 45 minut. Jak Leszek na chwilę wyszedł, weszła pani. I ja mówię, niech pani sprawdzi, czy to jest wyłączone na pewno, bo ja wyłączałem. Pani tak sprawdziła, że włączyła. I wrócił Leszek. I myśmy porozmawiali, jak mężczyzna z drugim mężczyzną, który jest wkurzony. No i to jest cała tajemnica. Ale no. Słuchaj, bo ja słuchałem sobie tego nagrania. Szczerze mówiąc, oczywiście, była to dosadna, bardzo rzeczowa analiza w ogóle gry Sabalenki. Nie było tam niczego nadzwyczajnego. Tak na pewno mówi kibic na kanapie, jak patrzy w ogóle, na przykład na mecz polskich piłkarzy, którzy źle grają. Naturalnie, niech pierwszy rzuci kamieniem, ten posłuchałbyś nas, jak my tutaj. Czasami nawet na antenie nam się zdarzy, jesteśmy tylko ludźmi. Politycy przeklinają, ksiądz biskup też przeklina, ale nie o tym mówię. Czy nie sądzisz, że ta... o tej sprawie zrobiło się głośno. Być może bardzo wiele osób wtedy pierwszy raz usłyszało, przepraszam, z całym szacunkiem, kim jest Karol Stopa, zwłaszcza pewnie tych młodych, którzy nie oglądają tenisa, no bo jednak bardzo wiele osób nie ogląda. Zrobiły się trochę z igły widły? Wiesz co, ja generalnie byłem
niesamowicie całą tą sytuacją zaskoczony i zniesmaczony. Oczywiście w takim szybkim rachunku sumienia mówię, no nie, no po prostu katastrofa. Wsiadłem do samochodu, jechałem do domu i podjąłem decyzję, że przyjeżdżam, piszę rezygnację z pracy. Zadzwoniło do mnie całe kierownictwo Discovery po kolei i bardzo rzeczowo, bardzo logicznie jakby wytłumaczyli swoje racje, zaproponowali pewien tryb rozwiązania tej sprawy, przedstawienia komunikatu stosownego, zapytali, czy ja się zgadzam. No ja tak za chwilę się zastanowiłem i się zgodziłem. Te komentarze z Tokio zaczynały się o 4 nad ranem. Więc ja byłem tak na nogach od tam jakichś nocnych godzin. Jak przyszedłem do domu, to po tych wszystkich przeżyciach przewróciłem się, padłem. I potem mnie moja żona obudziła, która mówi, wiesz co, tutaj jakieś straszne ilości do ciebie przychodzą. Ja potem patrzę w telefonie, nie, no po prostu rzeka. Ja, trzeba ci wiedzieć, jestem człowiekiem, który telefonu potrafi przez cały dzień nie brać do ręki. Mm-hmm. Niektórzy mi to mają za złe. Jak wiele lat temu miałem taki epizod, bo ja byłem pierwszym naczelnym sportu w TVN-ie. Za czasów, kiedy Mariusz Walter tam robił odprawy całej załogi, szkolił i dostałem służbowy telefon komórkowy, jak to wszystko startowało. No i kiedyś Mariusz Walter do mnie zadzwonił, a ja jak nie miałem nawyku, ja nie odebrałem tego telefonu. Potem patrzę, mówię, o rany, prezes do mnie dzwonił. I dojeżdżałem do stacji, podjeżdżam pod stację, na schodach stoi prezes. Mówię, strasznie pana, panie prezesie, przepraszam, no ja nie zauważyłem. A on mówi, to trzymaj się tej zasady, nie odbieraj to tego. To dobre, dobre, dobre. Rozumiem, że ci minęła już ta... Rozumiem, że jesteś człowiekiem, znam cię, pewnej kindersztuby i się sam z tym źle czułeś, że coś takiego poszło na antenę. Wiesz, stara dalej, zasada jest taka, że jak się zakłada słuchawki, to po prostu najlepiej już nie przeklinać. Dalej się troszeczkę źle czuję, jak ktoś właśnie tam gdzieś w takich żartach, Michał Korościel tam coś kiedyś do mnie napisał. Ja mówię, Michałku, ty widzę, że ty sobie mnie kojarzysz tak jak ten... Jak z tym gościem, który opowiadał, znaczy na egzamin poszedł, nie był przygotowany, tylko wiedział, jak się jakieś tam mrówki azjatyckie mnożą i tam, co egzaminator zapytał, to on zaczynał mówić, jak się te mrówki mnożą. Więc ja ci się z tą Sabalenką, jak temu chłopcu, zaczynam kojarzyć. Nie? On tam się tam tak kajał, ale no jest taki, są takie sytuacje, które są... Wiesz, ja wbrew temu, co o mnie sądzą, czy czasami piszą moi oponenci, czy moi wręcz przeciwnicy internetowi, a jest takich całkiem wielu, jestem człowiekiem bardzo mocno wyciszonym, w ogóle nie lubiącym wychodzić przed szereg, w ogóle nie lubiącym pokazywania się. Najchętniej bym się schował w domu i sobie tam siedział. Ja jestem domatorem, moja obecna żona jest osobą, która mnie ciągnie w świat i najchętniej by wszędzie gdzieś tam planowała podróże. Natomiast ja nie, jestem daleki od tych wszystkich elektronicznych zabawek. Moje wnuczki, jak do mnie przyszły, dziadku, mówią, ty nie masz Facebooka. No to ja, my ci zaraz zamontujemy. Posłuchaj, ja Facebook ale jest już passé. No tak, ale powiedzcie mi, do czego to służy? No, ja jestem na tym etapie, to śmiesznie bardzo brzmi, ale... Założymy ci TikToka, to dopiero będzie szok. Ty zaprosiłeś dinozaura, Tomek. Proszę cię, proszę. Odbierzmy telefon, bo już mam nadzieję, że wyjaśniliśmy wam. To jest ciekawe epizod. Słuchaj, każdemu z nas się to zdarzyło, mnie to trochę, no może dlatego właśnie, że każdemu z nas się to zdarzyło, miałem dla ciebie bardzo wiele empatii, wiedziałem, ale też wiedziałem, przez co przechodzisz, bo to, wiadomo, lepiej jakby nie było, ale c'est la vie. Kto jest z nami, bo już troszkę, trochę wiem, że jesteś na łączach i ktoś do nas zadzwonił, halo? Halo, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomasz z tej strony. No bardzo miło. Dzwonię z Dubaju. Trochę jeszcze mnie przetrzymali na tej linii, więc nie wiem, muszę się w firmie wytłumaczyć. Ulala. Skąd ten rachunek. Okej, dobra. Dzwonię, może nic wielkiego nie wniosę do tej rozmowy, tylko chciałem powiedzieć tak właśnie, że jestem na obczyźnie już kilka lat. Poszedłem dzisiaj obejrzeć ten mecz i przyznam szczerze, że no, taką lekką dumę człowiek czuje, oglądając IGę w takiej formie, do tego widząc Lewego na trybunach,
wymieniających uściski, to naprawdę według mnie to są gwiazdy teraz top, naprawdę top. Możemy mówić, że Małysz odnosił sukcesy, jednak Lewy i Iga to odnieśli, chyba są na naprawdę szczycie światowego sportu w tym momencie. I to jest takie, to jest po prostu podzielenie się mojej refleksji, szczególnie będąc na obczyźnie i ciesząc się z sukcesów Polaków, chociaż nie poważam Lewego za to, że tak mu zależy na tej Barcelonie, bo jestem kibicem Realu. Jednak dzwonię z pytaniem, chciałbym zadać pytanie. Fanem tenisa nie jestem, jednak śledzę karierę szczególnie Rafy Nadala i kibicuję wszystkim Hiszpanom, jeśli jest możliwe, oczywiście zaraz po Polakach. I mam takie pytanie, czy uważacie, że gdyby Rafa wygrał ten finał jutro, czy on skończy karierę? Czy jeszcze... O, widzisz, mówiliśmy o tym, słuchaj, na początku programu. Była o tym mowa. A, kurczę. No. Nie, ja przyszedłem, już było trochę... Słuchaj, to teraz w tym Dubaju już na spokoju będziesz mógł odpalić kompa, cofnąć się i sobie obejrzeć ten fragment, kiedy rozmawialiśmy o tym, o Nadalu i o tym ostatnim turnieju. Nic się nie stało. Ale jedna rzecz, Tomek, a propos pana, który do nas dzwonił, bo ja to nawet jakimś tam wątku próbowałem poruszyć na antenie w studio po meczu Igi. To jest fantastyczne, że takie wydarzenia łechczą Polaków na obczyźnie, może łączą Polaków w kraju. My tak w tym kraju mamy, Holender, mało spraw, które nie powodują różnic, które tyle nas bez przerwy dzieli. Jakikolwiek temat wywołasz, ludzie sobie skaczą do gardła, to może psia krew ta Iga Świątek będzie przynajmniej tematem, który nas połączy. Karol, chociaż wiem, że były tu już takie próby naruszenia bastionu. Sam jeszcze odpowiadałem, kiedy byłem aktywny na Twitterze, sam wziąłem na celownik paru takich oszołomów, którym bardzo się nie spodobało to, że Iga podpisała kontrakty reklamowe z zegarkami, możemy powiedzieć tutaj, możemy wszystko, z marki Rolex, i od razu zaczęły się komentarze tych sfrustrowanych kibiców. Wzięłaby się za trening. Huberta dotyczyło, tak, jak się do Monte Carlo przeprowadził. No właśnie, wzięłaby się za trening zamiast reklamować. Tak, o, już się skończyło. No po prostu nie mogę tego znieść, bardzo mnie to rzeczywiście irytuje. Czy ty uważasz, bo jednak być może w Polsce, sam jesteś tego, sam doskonale o tym wiesz, tenis wydaje mi się, mówię o Polsce, nigdy nie cieszył się aż taką estymą dyscypliny sportu w wymiarze światowym, bo to jest sport globalny i wszędzie na świecie jednak wydaje mi się, że ta Iga Świątek nasza może być znacznie większą postacią niż nawet nam tutaj się wydaje. No może poza teraz, no bo teraz jest rzeczywiście sukces globalny, który nawet w Polsce zostanie bardzo mocno dostrzeżony. 100% racji. No, tenis w Polsce ma na sobie ciągle jeszcze takie piętno dyscypliny pomijanej, lekceważonej w czasach komunistycznych, które niestety trwały w tym kraju. Sport dla bogatych. Sport dla bogatych, sport podejrzany, nie wiadomo, kto to uprawia. To oczywiście przyszło ze wschodu. Ja sobie jakiś czas temu, krzykując się do jakiegoś meczu Miedwiediewa, zadałem trochę trudu i zacząłem szukać korzeni sportu u naszych wschodnich sąsiadów, korzeni tenisa u naszych wschodnich sąsiadów, i okazało się, że przed rewolucją październikową sport był wpisany w programy Spartakiad, które tam lansowano. Natomiast później, jak nastały te jedyne słuszne czasy władzy ludowej, to oni jakiegoś Szkota, który założył Rosyjską Federację, wtrącili do więzienia, on tam zmarł na tyfus. Potem mieli taką sekwencję, zapraszali na pokazowe turnieje jednego z francuskich tych starych muszkieterów. Borotra, Lacoste. Już nie pamiętam w tej chwili, którego z nich. On przyjechał raz. W następnym roku przyjechał po raz kolejny. Wszystkich organizatorów, którzy byli przy jego, przy
przy jego drugim pobycie... Do łagra? Nie, skazano na śmierć. To tak wyglądało. No, to był zgniły sport pewnie dla snobów. Podejrzany wróg, wróg, szpion, diabli wiedzą skąd. No to tutaj też się działo. No, jakbyś zrobił przegląd, kto rządził w Polskim Związku Tenisowym, jacy to byli działacze przez kolejne lata, no naprawdę można się za głowę złapać. No. Mm-hmm. I to te niedobitki tam jeszcze całkiem niedawno gdzieś tkwiły. No to troszeczkę się to tam zmienia teraz. Ja nie lubię tych wszystkich opcji politycznych, które rządzą, które się panoszą. No. Jakiekolwiek by one nie były, no ale u nas ten tenis jest tym skażony teraz dopiero, dlatego że się granice otworzyły, dlaczego, że tacy ludzie jak ty mogą powiedzieć w poniedziałek, o, pojadę na Roland Garros, tam parę dni popatrzę, wsiadasz i jedziesz. Ja byłem prawdopodobnie pierwszym polskim dziennikarzem, który zaliczył w jednym roku wszystkie 4 turnieje wielkoszlemowe. Ale musiałem znaleźć specjalnego sponsora. Musiałem wydeptać 150 ścieżek. No, długo by opowiadać, jakie trzeba było figury wykonywać, żeby tam się wybrać. I to dotyczyło, bo pal 6 dziennikarza, ale to dotyczyło również całego pokolenia grających. Przecież w krajach tych tak zwanej demokracji ludowej było bardzo wielu super zdolnych tenisistów i tenisistek. Niejaki Emmerich z NRD prawdopodobnie był większym talentem niż Becker i Stich razem wzięci, tylko Emmerich nie był w stanie wychylić nosa poza ten mur berliński. Mieli na cynglu jego rodzinę i on się bał ruszyć i grał tylko w Bułgarii, do Polski przyjeżdżał. Jak przyjeżdżał, to mucił wszystkich jak dzieci po prostu. Mm-hmm. Ja go widziałem w akcji, potem jego syn grał deble całkiem nieźle, no ale tamten był fenomenalny. I mm-hmm. takich postaci było parę, mm-hmm. no więc to wszystko gdzieś poszło. Skoro mówisz o 4 wielkich szlemach, to zapytam cię takie luźne pytanie. Który szlem jest twoim zdaniem najfajniejszy i dlaczego? Wiesz, to dla mnie najfajniejszym szlemem była Australia. Dlatego, że pojechałem pierwszy raz do Australii. W Polsce była taka luta zima. Na Okęciu samolot musieli odlatać, żeby wystartował. A tam w krótkich spodenkach wszyscy. A tam było 40, jak wylądowałem, mm-hmm. więc to był absolutny szok. I wszystko to, co tam się działo, to mnie po prostu powaliło. Ja w tę stronę jakąś tę aklimatyzację w miarę zniosłem, natomiast w powrotną stronę ta strefa czasowa mnie po prostu dobiła. Ja w miesiąc do siebie dochodziłem. No, ale wrażenia były niesamowite. Tam poznałem w Melbourne Walta Landersa, takiego Polaka mieszkającego w San Francisco, który był wtedy fizjoterapeutą Pita Samprasa. Ja go zaprosiłem na stanowisko komentatorskie. On był tak speszony, że nie mógł biedak się słowa wymienić. On był bardzo uroczym człowiekiem. Niestety nie żyje, zmarł na nowotwór mózgu. Mogę ci powiedzieć jedną historię o nim? No. Bo ja też go poznałem na Australian Open. Pojechałem, to był 2004 rok i wpadłem na niego. 19:40, no dobra, ale opowiem, bo to będzie z przeklinaniem. To był czas, kiedy on już nie pracował z Samprasem, ale pracował przed momentem z Maratem Safinem. O Safinie nie mówił inaczej niż, teraz zatkajcie uszy, ten pierdolony ruski. I tylko tyle o nim mówił, w ogóle nie wymieniał nazwisko, nie Marat, nie Safin, tylko w taki oto sposób. Był zachwycony, że ktoś, bo tam rzeczywiście nie było polskich dziennikarzy, byłem wtedy też na tym 2004 roku, byłem jedyny. Więc nie chciał mnie puścić na korty, tylko chodź, pogadamy o Polsce, chodź. Taka no, rzeczywiście bardzo kolorowa postać. On był taki człowiek przylepa. Ja z nim miałem jeden piękny epizod, już go potem znałem dość dobrze. Chyba kolejny pobyt w Melbourne i z którymś z polskich dziennikarzy tam siedzimy. Nagle patrzę na horyzoncie tą alejką turniejową, idzie Walt. I ma taki ma włosy na irokeza, niebiesko-czerwono-żółto jakiś tam, taką kurtkę nabitą ćwiekami, buty takiej wysokości. Bo on nie za wysoki, nie za wysoki, idzie. Dochodzi, o cześć, chłopaki, no. I mówi, ja mówię, no Walt, no co tam słychać? A on miał taki zwyczaj, że do Australii jechał przez Bangkok. On tam bardzo lubił tamtejsze dziewczyny, więc on zawsze tam, a potem stamtąd do Melbourne.
Mój, patrz, te sukinsyny na tej granicy, ci Australijczycy, jakie chamy. Ja mówię, Walt, co się stało? No wzięli mnie na kontrolę osobistą, bo myśleli, że mam narkotyki. Ja tak na niego popatrzyłem, mówię, już nie powiedziałem mu to, ale z samego wyglądu to bym cię wziął na kontrolę osobistą. Ale był przeuroczym gościem, opowiadał mi różne fajne rzeczy, stanowił dla mnie wspaniałe źródło informacji. To był taki dobry człowiek, tylko on trochę w pewnym momencie tam skręcił. On uwierzył, że może być nie tylko masażystą, ale też może treningi prowadzić. Mm-hmm. Kiedyś na Warszawiankę przychodzę i on jakąś tam dziewczynę tutaj trenuje. Ja mówię, Wol, co ty robisz? Przecież ty się na tym nie znasz. Widziałem, jak te grają takie też takie cykle to z koszyka, to ja i tam rzucam. Za mocno uwierzył w siebie, ewidentnie. Odbierzmy telefon, kto jest z nami? A, no witam, dzień dobry, Małgosia z Piaseczna. A bardzo nam miło, pani Małgosiu, co dobrego? W końcu kobieta się dodzwoniła. Tak jest, o to walczymy. Tak. Witam panie Karolu, cześć Smoku. Dzień dobry. Panie Karolu, mam takie pytanie odnośnie debla Igi, bo pamiętam, że przy meczu, już nie pamiętam, komentowaliście z Leszkiem Sidorem, no jakiś tam, no nie pamiętam który, no nieważne. W każdym razie tak troszeczkę podchodziliście żartobliwie do debla z Bethany Matek-Sant, że to niepotrzebne, że przez to nie doszła do finału i tak dalej, i tak dalej. To ja tutaj bym no, troszkę się nie zgodziła, bo historia nam pokazuje, że wiele czołowych zawodniczek znanych, bardzo znane nazwiska, siostry Williams, Kuzniecowa, Davenport i tak dalej, świetnie sobie radziły w deblu i świetnie sobie radziły w singlu, więc czy trening treningiem, ale czy takie mecze deblowe ze świetną deblistką, jaką jest Matek-Sant, zresztą z każdą inną, która jest świetną deblistką, nie pomogłyby właśnie w poprawie voleya? Bo trening treningiem, ale chyba jednak mecze tutaj są najbardziej takie znaczące. Wie pani, pewnie tak. Założenie jest jak najbardziej poprawne. Tylko nie wiem, czy pani wie, ale ten start Igi w deblu wtedy był też taką konsekwencją pewnych tam układów towarzyskich. Daria, z tego co wiem, tam w ten świat wkroczyła Bethany, a to jest taki, ona i jej mąż, to jest takie towarzystwo takie zahaczające od dawniej, to mówiło się hippisia, teraz to nawet... Wyglądają jak współczesna wersja Walta Landersa z tego turnieju. No, więc... Bethany to w zasadzie z każdą zawodniczką wchodziła w takie interakcje. No tak, tylko że wie pani co, problem polegał na tym, że Bethany Matek-Sant miała rzeczywiście swój czas świetności, ale po tej ciężkiej kontuzji, jak ona wróciła, to ona już jest trochę nie taka. Niech pani zwróci uwagę, że od dłuższego czasu ona nie uzyskała żadnego dobrego wyniku poza tym finałem z Igą. Więc to tak... Iga... podejrzewam, że wolej, to tak jak jazda na rowerze, to tak jak się umie, to się umie. No tak, tylko że wie pani, jak w deblu jest jeden partner troszkę starszy i ten młodszy, który ma ganiać po korcie, to chodziło o to ganianie po korcie. Iga podeszła do tego bardzo ambicjonalnie. Ja kilka spotkań widziałem, kosztowało ją to dużo zdrowia. Tam nastąpił, były takie na styku mecze. Tam nastąpił jeszcze taki dosyć, moim zdaniem, pechowy splot okoliczności. Ja o tym z Piotrkiem Świerzputowskim rozmawiałem. On mi obiecał, że mówi... jeszcze jak się bliżej poznamy, to ja ci opowiem, jak było naprawdę z tym deblem Igi, bo tam było jeszcze coś. No to może zapomnijmy o Bethany Matek-Sant, tylko porozmawiajmy przez chwilę o deblu. Czy naprawdę on będzie tak szkodliwy, bo zwróćmy uwagę... Nie. No niech pani zobaczy, że Coco Gauff... Nie miała voleya. Niech pani zobaczy, że Coco Gauff jest w finale jutro gra. Singla i debla. Dzisiaj zagrała mecz singlowy, jutro finał debla, może sobie odbije to, co jej się nie powiodło w dniu dzisiejszym. Więc to wszystko zależy też okoliczności, ale powinien być parytet sił w parze, bo jak jest jedna zawodniczka, która za dużo ciągnie, no to się odbywa kosztem singla później. Jeszcze był, wie pani, taki pechowy układ w tym turnieju, że Iga została wtedy wyznaczona na jedną z sesji wieczornych, bo się wycofał Federer. On miał grać w tej sesji wieczornej, czyli już wtedy by pewnie mówili, że parytet tych spotkań kobiecych na arenie głównej wieczorem został zakłócony, ale Federer się wycofał, wstawili Igę, a ona
zagrała mecz. Ten mecz trwał dosyć długo i był ciężki. Ona chyba z Kościół grała wtedy z Ukrainką. I na drugi dzień wyszła i miała bardzo ciężki trzysetowy mecz deblowy, który powinna przegrać, bo one tam wygrały chyba tam za szóstym meczbolem. Tam była to w mordęga. Słońcu taki mecz. Taki Iga naprawdę. Jest tenisistką, która chodzi... Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale wiem dobrze o jej zwyczajach z czasów juniorskich. Ona chodziła zawsze o 10 spać, ona wieczorem to już jest senna, ona już... Więc jak ktoś taki znaczy, musi... No na pewno są jakieś uwarunkowania, ale fajnie... Znaczy, moim zdaniem, ja nie jestem tutaj ekspertką, ale tak sobie pozwolę powiedzieć, że jednak praktyka, czyli takie mecze deblowe, no nic tak nie poprawi jak praktyka, czyli... tego voleya, bo to ewidentnie szwankuje w porównaniu do wszystkich innych elementów jej gry, prawda? To się zgadza, no ma pani rację, no debel jest jakąś taką drogą do poprawiania gry, chociaż tak prawdę mówiąc, najlepszą drogą jest to, żeby zaliczyć, nie wiem, 10 sesji treningowych poświęconych właśnie deblowi. No, ja znam przypadki, nie wiem, kiedyś Iwan Lendl, jak chciał wygrać Wimbledon. Deblowi czy volejowi? Powiedziałeś deblowi czy volejowi? Volejowi, przepraszam. Ja niestety czasami za szybko myślę, a wolniej mówię i nie zgadza się to. Więc Iwan Lendl kiedyś wynajął specjalnego trenera, żeby się voleya uczyć, żeby w końcu na tym Wimbledonie wygrać, a też mu się początkowo nie udawało, więc to rozmaicie wygląda. Dobrze, czy mogę jeszcze zadać takie dwa szybkie pytania? Tak. Dawaj, Małgosia. No dobra. No ja się bardzo długo interesuję tenisem. No może nie powiem, że tak długo jak pan Karol Stopa jest z tym związany, ale długo i też jeździłam na wiele turniejów, kilkanaście Wimbledonów zaliczyłam, nawet się kiedyś Smoku poznaliśmy, bo obydwoje mieliśmy badże od Klaudii. No ale no, to jakby to nieistotne. Ja miałem badża od Marcina Matkowskiego. Do dzisiaj mam. Ekipa byłeś. Nie, uważaj, jestem dumny z tego badża. Poczekaj, Małgosia, powiem, bo to muszę powiedzieć, bo jestem bardzo dumny z tego badża. Trener od przygotowania fizycznego Marcin Matkowski. Mówi, matka, ja będę tego badża nosił tył do przodu. Spójrz na siebie, jak ja mogę być twoim trenerem? Marcinku, pozdrawiam cię, żeby nie było. To tylko tak sobie żartujemy. Matka jest tylko jedna. Matka jest tylko jedna. No, więc dawaj, Małgosiu, z tymi pytaniami. Dobra. No, chodzi mi, bo nie ukrywam, że ja kiedyś się bardzo tenisem interesowałam. Potem już tak troszeczkę to napięcie spadało, no pojawiła się Iga i z powrotem jakby to uczucie wróciło. Natomiast byłam wielką fanką tenisa takich lat przełomu 90. i 2000. I byłam wielką fanką, zresztą poznałam ją, dostałam rakietę i tak dalej, nawet z nią odbijałam parę razy, Lindsay Davenport. I to piękna chciałam postać. Chciałam się zapytać, panie Karolu, no bo jak wiadomo, no była świetną zawodniczką, jak to mówił Adam Chojnowski, poruszała się jak lokomotywa na szynach. Czy według pana, gdyby poruszała się, ja nie mówię, że tak jak Iga, bo to jest niemożliwe choćby z jej fizjonomii, ale gdyby się poruszała tak 10% lepiej, mogłaby zdominować tur? To mnie tak ciekawi z pana strony, jak pan to ocenia. Mogła, bo chyba najwyższej grająca zawodniczka technicznie Wie pani co, oto była jedna z pierwszych tenisistek, które chyba nawet jeszcze przed siostrami Williams prowadziły wśród pań taki tenis bum-bum, dlatego że siła jej uderzeń to były zagrania miażdżące, bo ona się pojawiła... Tak, ale to jeszcze przerwę na sekundkę, bo jeden ze sparing partnerów, jak z nim rozmawiałam, to powiedział, że to nie jest siła, że ona mocno nie uderza, tylko że ona uderza no, jakby z piłki wznoszącej się, tak? Więc to nadaje takiej, taką siłę uderzeniu. Ale to no, trzeba by wziąć radar i zmierzyć. Jak ktoś jest wysoki, ma długie ręce, to używa długich dźwigni, to jak zrobi w odpowiednim tempo zamach, to leci taka petarda, że nie ma o czym rozmawiać. Kobiety wcześniej tak nie grały. To na tym polegała innowacja z nią związana, a ona rzeczywiście w sensie takiej mobilności kortowej, no tutaj troszkę było rzeczy do poprawienia. Ona zresztą w trakcie kariery bardzo mocno nad tym pracowała. To kimś bardzo podobnym dzisiaj, chociaż dużo niższa jest to tenisistka, jest moim zdaniem Madison Keys, bo Keys ma też nieprawdopodobnie naturalny forehand i taką trochę... Tylko to. Proszę?
I tylko to chyba, bo no jednak może się lepiej rusza, ale ten wolej jest inny. Trudno mi powiedzieć, ale no nie ma takiego wachlarza zagrań. No jednak to nie jest ta zawodniczka. Znaczy, wie pani co, ona niestety za mało razy zaistniała na tym najwyższym poziomie. Ten jeden mecz ze Stevens w finale przegrała, chociaż absolutnie go przegrać nie powinna. Tak została, no tak po ping-pongowemu wymanewrowana na korcie. I ilekroć ona gra, tak patrzę na jej tenis i mnie się często, jak ją oglądam, zresztą nie przypadkiem Lindsay Davenport przez jakiś czas nawet chyba teraz siedziała w jej boksie, więc one mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Davenport w trakcie kariery nieprawdopodobnie pracowała nad swoją sylwetką i ona, ja uważam, pod koniec kariery tenisowej, jak się ubrała w strój cywilny, była nieprawdopodobnie proporcjonalną, zgrabną kobietą. Natomiast na korcie miała jakiś rodzaj takiego sztywniactwa w poruszaniu się i to ją troszkę gubiło. Tam coś było w genach, tam była jakaś rodzina siatkarska, z tego co pamiętam. No nie przeskoczysz pewnej braku elastyczności, taka się urodziła to, i tyle. To jest właśnie coś nieprawdopodobnie ważnego. To jest to coś, co ma Iga, czego nie ma wiele. Wie pani, kto ma dzisiaj taką sztywność i silne uderzenia? Anisimowa. To jest następna tenisistka, która jest z jednej strony kandydatką do wielkich wyczynów, ale rodzaj poruszania się i ta mniejsza mobilność na korcie powoduje, że ona może mieć dużo przestojów, że ta kariera może się nie potoczyć tak jak w czasach juniorów. Zwłaszcza w dniu, kiedy jej na przykład nie wchodzi i zaczyna pudłować na potęgę. Ja tak na koniec pointuję taką historyjką moją z Wimbledonu, może tak szybciutko. Ale pani Małgosiu, to szybciutko. Pamiętam taki właśnie a propos Betany Matek-Stan, to nagrała wtedy w Debla z Nadią Pietrową, to już był drugi tydzień Wimbledonu, nie wiem, to był chyba 2010 rok. I ja sobie stoję, jak to te małe korty, które są, jest ich tak dużo, i piłam sobie piwo. I podstawiłam, no i tak trzymałam w ręku to piwo, no i nie wiem, tam był wynik 2-1 powiedzmy i Nadia Pietrowa schodziła, to był poniedziałek, pamiętam jak dziś, podeszła, powiedziała, że ma kasa, wzięła mi to piwo z ręki, jest pilnik i wypiła. No nie całe, ale no... No. Ale wypiła. To było, ja stałam tak jakby na plecach sędziego, więc sędzia tego nie widział. Więc myślę, że to jest taka sprawa bez precedensu, bo się nigdy z tym nie spotkałam, a może też nie widziałam, ale taka sytuacja miała miejsce. No, Pietrowa, tak? No, jak człowiek ma kaca, to klinowała, no, co robić? To był poniedziałek, powiedziała, że ona dobrze to poszło. Zwłaszcza w poniedziałek. No, zwłaszcza w poniedziałek. Tak, to był poniedziałek. Ja trochę zawodniczek znam, trochę poznałam, więc no, znałyśmy się z Nadią. I no, wzięła mi z ręki to piwo i po prostu upiła. No, sędzia nie widział tej sytuacji, bo ja stałam jakby za sędzią. To były te małe korty, które są na Wimbledonie. No ale no taka ciekawostka na koniec, także pozdrawiam panów. Dzięki pani Małgosiu, pozdrowienia i wyrazy. Dobra, pozdrowienia i wyrazy od Zygmunta III Wazy. Bardzo dziękujemy. A czy ty widzisz młode zawodniczki, bo mówiliśmy trochę o przeszłości, zawodniczki jutra, które mogą być wersją Igi Świątek 2 albo 3? Czat wspomina siostry Fruchwirtowe, które... Ja widziałem tylko jedną. Noskowa, no właśnie, Samsonowa, takie nazwiska, wiesz, które... Wirtowa jedna nie przeszła eliminacji. No właśnie, właśnie, ale takie jeszcze dziewczyny, jeszcze młodsze wersje, no tak jak Goff trochę. No. Jest parę takich postaci i tak na dobrą sprawę, co turniej juniorski to... Ktoś tam się objawia. Ktoś kolejny pojawia. Wiesz, to jest ciekawe, dla mnie, ja się bardzo często nie tyle przyglądam poszczególnym postaciom, co geografii. Dlatego, że zmieniają się strefy zainteresowań. Nagle się pojawiają, nie wiem, powiedzmy, w tegorocznym Paryżu u pań trzy Czeszki w półfinale juniorskim. I muszę ci powiedzieć, że grają bardzo dobrze w tenisa. No właśnie. Widziałem. I wiesz, to jest dla mnie, to są dla mnie ciekawe wskaźniki. Popatrz, nie ma w ogóle, nie było ani jednej Polki na starcie, więc tu się strasznie cieszymy, że mamy Igę Świątek, ale minie parę lat
i będzie jakaś przerwa, prawda? Mhm. Więc to wszystko to nie są takie proste zjawiska. U chłopaków często widać fajne kierunki. Pojawia się Azja, pojawiają się kraje Ameryki Południowej, Łacińskiej. No takie ciekawe państwa. Czy to z tego coś dalej wyniknie? Ta Holender to jest zawsze ten sam problem, bo ilu my mieliśmy takich juniorów, którzy się fenomenalnie zapowiadali. Artur Szostaczko był jednym z trenerów Igi Świątek na początku kariery. Taka była trójka w Legnicy, Paweł Motylewski bodaj, Darek Skrzypczak chyba. Mhm. Przecież jakie oni wyniki uzyskiwali. To się wydawało, że świat podbiją. No i tak niekoniecznie podbili. No, kluby może polskie tak. No. No, gdzieś, wiesz, przychodzi ten moment też dorastania. Niektórzy, Paweł Motylewski na przykład nigdy nie urósł. No, został dosyć stosunkowo niskim mężczyzną. To też jest bardzo ważny element w tenisie. Wiesz co, chciałbym ciebie zapytać jeszcze o taki, bo to jest coś, co mnie bardzo bulwersuje od ubiegłego tygodnia. Niestety, i powiem to wprost, to co artykuł, który napisał w Przeglądzie Sportowym Bartosz Gębicz, po tym jak Simona Halep na konferencji prasowej powiedziała, że dostała ataku paniki i przegrała swoje spotkanie. Odpadła z Chinką, z którą potem Iga straciła jednego seta. To zostało poparte takim bardzo nieodpowiedzialnym, szczeniackim, głupawym, kompletnie nieodpowiedzialnym, nie pierwszym już zresztą tweetem czy tam wpisem na Facebooku od Tomasza Iwańskiego, który niestety pełni bardzo wysokie funkcje w Polskim Związku Tenisowym. Jest, nie wiem jaka to się nazywa, to jest szef wyszkolenia Polskiego Związku Tenisa, więc ktoś, kto odpowiada za pracę z młodzieżą. I to były wpisy lekceważące, nabijające się, bardzo uważam... No, nierozumiejące istoty rzeczy, zdrowia mentalnego tych dziewczyn, tych kobiet, ludzi, no w ogóle poradzenia sobie ze stresem, z którym te dziewczyny sobie nie radzą. Mamy przykłady Andreescu, mamy przykłady Krejcikowej, mamy przykłady samej Naomi Osaki, no mamy takich, mamy przykład także u mężczyzn, Nick Kyrgios, który ostatnio przyznał, że przecież pokazywał sznyty, że gdzieś tam się ciął. No ludzie, którzy... Tenis niesie ze sobą nieprawdopodobnie stresowe sytuacje. Jeżeli trafia to na organizm, który jest podatny, no to bardzo łatwo mogą powstać takie punkty zapalne. Pisanie o tym, tak jak mówisz, jest bardzo ryzykownym zajęciem. Dodatkowo w tym świecie komunikatorów, gdzie bardzo szybko przechodzą różne informacje, a nie ma szansy piszący często sprawdzić, tylko opiera się o jakieś tam swoje doświadczenia, bo tak z jednej strony zdarza się czasami, że ktoś tam na korcie nagina sytuację, ktoś tam dorabia, ktoś tam, nie wiem, opuszcza kort i tam mówi, że coś go boli albo nie startuje w turnieju, bo za moment jest całkowicie... Więc wiesz, to wszystko balansuje pomiędzy jednym i drugim. To nie zwalnia to od odpowiedzialności za słowo. Bo jeżeli piszesz, no to powinieneś jednak dwa razy sprawdzić, czy aby na pewno twoje podejrzenia są słuszne, bo tu niesłychanie łatwo kogoś po prostu skrzywdzić. No to prawda. I wracając znowu na nasze polskie podwórko, chyba mamy do czynienia z dziewczyną, z kobietą już tak naprawdę, 21-letnia Polka, która sobie przynajmniej, no tak to wygląda, radzi z tą odpowiedzialnością, z tą presją gigantyczną, która na niej jest. Przecież ona tutaj przyjeżdżała jako bita faworytka, wszyscy o niej mówili, jako że tylko ona może wygrać ten turniej. Radzi sobie. Widzimy, że czasem miewa momenty też słabości pewnie jakichś swoich, kiedy nawet dziś dogoniły ją emocje na tym podium, prawda? Podczas hymnu. To jest zrozumiałe. Ona sama często mówi, że jest osobą bardzo emocjonalną. Ona na początku swojej drogi sportowej przeżywała różne trudne sytuacje. No nie chciałbym tutaj wyciągać kwestii rodzinnych, nie wiem, ale ty pewnie też coś słyszałeś, ja troszeczkę wiem, więc to nie wszystko wyglądało tak fajnie. Młoda dziewczyna, rodzice się rozeszli, jak nie ma się, matki, tak. Jak to jest milion problemów, jak brak pieniędzy na tę początkową fazę kariery. Dzisiaj w ogóle problem finansowy nie istnieje. To można mówić, że familia ma zabezpieczenie na bardzo pokolenia. Na bardzo długo i jeszcze trochę. Natomiast no, całkiem nieodległe są sytuacje, gdzie tata tam musiał
wykonywać takie mało sympatyczne wyprawy do i prosić o pieniądze sponsorów piłkarskich różne tam. No, to są bardzo skomplikowane rzeczy. Tenis bez tego dofinansowania na początku nie funkcjonuje. Teraz ona oczywiście korzysta z pomocy państwowego giganta, który jej tam na starcie dał duże pieniądze, ktoś zaryzykował i dzisiaj zbiera owoce, bo to była trafna decyzja. Przechodzi na taki etap kariery, gdzie tych ofert prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. Pewien kłopot polega na tym, że ona nie reprezentuje na przykład Wielkiej Brytanii, Japonii, jakiegoś państwa, gdzie rynek i takie brak nasycenia takimi gwiazdami sportu jest ogromny. Jak pamiętam, jak zaczynał karierę Murray i pojawił się wątek umów, to w grę wchodziły niewiarygodne pieniądze. Nishikori to samo przecież, bo Japonia. Emma Raducanu to jest ta, na którą rzeka się wylała. Kolejka, która sobie nie radzi. Kolejka stoi. Iga niekoniecznie. My jeszcze nie jesteśmy takim rynkiem pożądanym na tym rynku biznesu tenisowego. Ale to się prawdopodobnie stanie w jakimś przydającym się Ja myślę, że takie, że to, co nawet dzisiaj powiedziała, że te słowa, które wypowiedziała na koniec swojego przemówienia, ona w pewnym momencie tak się troszkę zagubiła, zapomniała, co chciała powiedzieć. Ludzie zaczęli bić brawo, dali jej tych kilkanaście sekund i ona wtedy powiedziała o Ukrainie, o wojnie, że Ukraińcy, trzymajcie się. Ja sądzę, że to, właśnie te słowa może nawet jeszcze bardziej niż jej wygrane na korcie zrobią z niej gwiazdę globalną, naprawdę, bo świat to na pewno dostrzegł, na pewno docenił, bo nikt tak jak ona, naprawdę patrzę na zawodniczki, na zawodników, trochę cały świat już zapomniał o wojnie trwającej tam za naszą wschodnią granicą. Trochę wszyscy się już tak zaczynają, przeszli do porządku dziennego, a ona cały czas gra z tą, tutaj z tą rzeczką, cały czas pamięta i mówi o tym i to naprawdę się odbije szerokim. To akurat, Tomek, było bardzo wzruszające. Ja nie ukrywam, że mnie się w studiu po raz drugi przy jej okazji łzy w oczach zakręciły, bo rzeczywiście straszne rzeczy dzieją się na Ukrainie. Natomiast w związku z jej różnymi wypowiedziami, bo tak z jednej strony widać, że mamy do czynienia z niewiarygodnie inteligentną młodą dziewczyną. Dla mnie, jak ktoś w tej powodzi elektronicznych zabawek znajduje czas na czytanie książek, to już jest osobą wartą, żeby się nią zainteresować. Natomiast ona weszła na poziom bycia numerem jeden w zawodowym tenisie pań. I ta pozycja, ta półka wymaga czasami troszkę dłuższego zastanowienia się. Zaraz ci powiem, do czego zmierzam. Gadaliśmy o tym czas jakiś temu, jadąc tam na kolejny masaż sportowy z Leszkiem Sidorem, bo ludzie z tego topu tenisowego mówią takim językiem, który jest hermetyczny, mało ciekawy, powtarzalny, operują sloganami, prawda? Byłeś na paru konferencjach prasowych. Ja przed laty, jak jeździłem na te turnieje i słuchałem tych konferencji, to potem przestałem na to chodzić, bo to było śmiertelnie nudne. Było parę postaci, na które warto było pójść. Kafielnikow, Miedwiediew, ale ten, nie ten Daniel, tylko Andrzej, ten de facto Ukrainiec. Pokerzysta dzisiaj. Ale słuchaj, jakie oni potrafili wolty, jakie puenty, jakie myśli. To było takie, wiesz, w dobrym wydaniu słowiańskie. To było coś takiego, co Iga robi. Natomiast, byli jacyś. Tak. Natomiast ja tak sobie po paru jej wypowiedziach, po tych turniejach w Stuttgarcie, w Rzymie, gdzieś tam, Iga jest osobą, która jak zaczyna mówić, to ma słowotok. Dużo mówi. I nie wiem, czy czasami wśród osób wokół niej nie powinien być ktoś, kto troszkę baczniejszą uwagę zwróci, bo liderka rankingu, a nawet ta kwestia, którą poruszyłeś w związku z Moresmo, to czasem się trzeba trzy razy zastanowić, czy coś powiedzieć. Zobacz, jakim powściągliwym człowiekiem był, jest Federer. Jak mówi Nadal, on coś tam powie, ale
pewnej granicy w życiu nie przekroczy. Nie dowiesz się od niego. Ale nie wiem, czy Iga przekroczyła akurat w tym przypadku. Nie, ja mówię o pewnym rodzaju otwartości, bo ona jest szczera. Jest, bardzo szczera. A jak jesteś szczery, to tak jak ja tutaj dzisiaj, to może powiem za dużo. I tam ktoś potem zadzwoni i mówi, no ty... Uważaj. Nie, ciągle się trzymamy w ryzach. Mam trochę za daleko do ciebie, ale cię kopnę. Słuchaj, zanim odbierzemy telefon, jedno pytanie z czata, bo chciałbym, powolutku zbliżamy się do końca i jednak chciałbym trochę skręcić w kierunku męskiego tenisa, chyba że nasi słuchacze będą, widzowie będą chcieli inaczej. Ktoś zadał pytanie oczywiście z gatunku gdyby, nie do sprawdzenia. Mhm. Przepraszam, nie powiem kto, bo gdzieś mi to już tutaj zniknęło w powodzi tych SMS-ów. A mam. Patrz, Krzysztof Borowski, jak myślisz, jaki byłby przebieg wczorajszego półfinału, gdyby nie ta fatalna kontuzja Zwieriewa? Ja dzisiaj widziałem zdjęcie z tego, boli mnie noga od patrzenia. Powtórka kontuzji Sticha z Wiednia. Strasznie. Ten mecz mógłby nie mieć końca, dopisuje Krzysztof, bo rzeczywiście byliśmy 3 godziny, 3 minuty i nie było jeszcze końca drugiego seta, a nadal w tym drugim secie wyglądał na faceta, stracił kilka razy swój serwis. Pływał, tak. Tylko tą swoją nieprawdopodobną nadalową, jedyną charyzmą, on odrabiał te straty, może trochę z Zwieriewem, który nie potrafił kończyć. Ale mieliśmy przed sobą kolejne 3 godziny grania, być może, nawet przy 2-0 w setach. Wiesz, to ja się też nad tym zastanawiałem, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ten mecz... Moim zdaniem nie miał wyraźnie napisanego scenariusza, mimo że wydawać by się mogło, że przez 2 sety dominował Zwieriew, ale pierwszego nie wygrał, a w drugim nadal znowu mu się zaczepił i wcale bym nie dał uciąć sobie głowy, że i nadal by ten drugi set wygrał i w trzecim by na przykład Zwieriew pękł. Ja tak dużo widziałem zwycięstw Nadala w Paryżu, zwłaszcza w Paryżu. Jakoś nie umiem sobie współcześnie wyobrazić Nadala przegrywającego na tym Roland Garros. Musi być ktoś absolutnie wyjątkowy, żeby go na tym korcie pokonać. Jak wiesz, on 3 mecze zaledwie przegrał, 2 razy z Dżokowiczem, raz z Federlingiem. Na 113, no już nawet 113 pojedynku wygranych. No to jest po prostu abstrakt. On ma 97 z kawałkiem procenta skuteczności na tym korcie. 13 wygranych razy 7, to chociażby tutaj jest 91, no plus tych kilka razy, gdzie on dochodzi mi tak bardzo wysoko. No, bo z Federlingiem w ćwierćfinale, z Dżokowiczem dalej. Więc ja nie... Odpowiedź powinna brzmieć tak... Na pewno był Niemiec na bardzo dobrej drodze, ale nie wiem, czy czasami by jednak nie wytrzymał, bo on parokrotnie w turniejach wielkoszlemowych pękał. Ja mam cały czas w głowie finał US Open z Teamem, gdzie on był 2 piłki od zwycięstwa, a jednak się rozkraczył, mimo że przeciwnik już leżał na korcie i nie miał kompletnie siły. No nie ma nikogo bardziej odpornego na ból, zmęczenie, na wytrzymałość niż Nadal. Ja mogę się przyznać tutaj publicznie, że jestem bardzo niezadowolony ze swojego komentarza w finale Australian Open, dlatego że wydaje mi się, że podczas tego meczu ja trochę jakby nie doceniłem Nadala. To znaczy gdzieś tam w głowie, jak Miedwiediew wysoko prowadził, wydawało mi się niepodobieństwem, żeby on mógł to spotkanie wypuścić. Tymczasem tak krok po kroku Nadal zdobywał przewagę, budował. Ten pękał. I ja po prostu w tym szale, ponieważ to trwało 6 godzin, to wiesz, w 5-4 godzinie to naprawdę myślenie już takie zaczyna być lekko przytępione. I Baron Münchhausen wyciągnął się za włosy z bagna. Ale żebyś wiedział, że to gdzieś... Ja mam do siebie o ten finał pretensje. To znaczy ja tam byłem na pewno za mało entuzjastyczny dla Nadala. To jest taki zarzut, który sam sobie postawiłem po tym meczu, bo... No ale to tak jest przy tego typu konfrontacjach. No, zawsze się z Leszkiem staramy pilnować, żeby broń Boże nie powiedzieć, a to już jest po meczu. No, on już to wygrał. No, nie ma głupszej rzeczy niż taka, którą... No, jak tak powiesz, to na 100% się to odwróci i się odkręci. Czy Zwieriew... Zabawili się ostatnio w to dziennikarze L'Équipe. Bardzo mi się to podobało. Chyba właśnie przed tym półfinałem z Nadalem.
próbując znaleźć najwybitniejszego tenisistę w historii tenisa, który nigdy nie wygrał szlema. Tak, tak, tak. Aleksander Zwieriew. Tak. Dwa mastersy wygrane, jeden złoty medal olimpijski, czyli ma papiery do tego, żeby wygrywać z najlepszymi. A w wielkim szlemie, do wygranej z Carlitosem Alcarazem, o którego też cię jeszcze zapytam za moment, on nie miał ani jednego wygranego, to aż się wierzyć nie chce. Miał bilans spotkań 0-12 z zawodnikami top 10 w wielkim szlemie. Wygrał z Foninim w Roland Garrosie 2019 roku, który był wtedy 12 w rankingu, a z tą czołową dziesiątką zawsze Na Zwieriewie ciąży przyklejona łatka takiego chłopaka mega utalentowanego. Czytałem kiedyś rozmowę z jego bratem, który mówił, że on był takim rozkapryszonym dzieckiem, które wszystko musiało dostać. Wszystko robiło najlepiej, jego zdaniem. On był taki pupilek rodziny, która przyjechała ze wschodu za specjalną zgodą. Urodził się w Hamburgu. Miał po prostu kompletnie inne życie, inny świat. To dlatego on tak obwieszony tymi łańcuchami. Czemu to nie przeszkadza? Ja po prostu nie mogę na to spokojnie patrzeć. Ale on bardzo szybko wszedł niesłychanie wysoko i się zatrzymał. Mm. I nie może zrobić tych następnych kroków. Ja ilekroć ich widzę, przypomina mi się niezapomnianej pamięci Edward Dziwoński z kabaretu Dudek, który mówił taki wiersz Świętopełka Karpińskiego, Życiorys. I tam w tym wierszu jest taka fraza, że taka duma, taka sława, że tak się dobrze zapowiadał i kończy się od narodzin, a ostatnia zwrotka jest, jak już go chowają i taka duma. Cały czas duma, się dobrze zapowiadał. I tak się dobrze i psia krew z tym Zwieriewem jest też, że on się tak cały czas dobrze zapowiada, wykonuje jakieś kroki i ten wczorajszy mecz to była taka jeszcze jakby kwintesencja, bo on spełnił z jednej strony wszystkie warunki, ale przez odsłonięte błędy wolejowe zaprzepaścił swoje szanse, pogubił się kilka razy i jeszcze na dodatek się wykopyrnął i być może... Czy wiemy, co z tą jego nogą jest? Czy on tam nie połamał sobie nic? Podał informację, że jest bardzo poważny stan, on prawdopodobnie się do końca roku nie pokaże. Będzie cud, jak on wróci w przyszłym sezonie. No właśnie, bo tam zdaje się nie tylko torebka stawowa, ale chyba i kości. To są paskudne urazy, poleciał całym ciężarem ciała. Zresztą, wiesz co, tego typu kontuzje są szczególnie groźne dla tenisistów właśnie takich szkieletowatych, wysokich, długie nogi, bo te nogi, jak jest zmęczenie, one nie utrzymują dobrze balansu. Mhm. Gdyby nadal tak biegł, to on, ponieważ jest niższy i ma bardzo silne nogi, on by się utrzymał. Niski zawodnik też by jakoś ten środek ciężkości znalazł. A on poleciał przez te chude nogi, wyrżnął całym ciężarem ciała, no i to tragedia. Mhm. Odbierzmy telefon, bo chyba ktoś jest, słuchaj, z 19 minut już czeka na antenie. Mam nadzieję, że nie dzwonisz do nas z Dubaju i nie będzie wysoki rachunek. Nie, z Radomia. Dzień dobry. A, jak z Radomia, to w porządku. To jeszcze poczekaj. Zaraz. Panie redaktorze Smokowski, pan Ratio, zna pan takiego człowieka? Jeszcze raz, przepraszam? Pan Ratio, taki człowiek się pojawił. A, pan Ratio, tak, to był kilkanaście miesięcy temu, już nie pamiętam. Chyba przy okazji Lecha Sidora, jak tutaj u nas był. No tak, bo ja lubię dość tenisa i generalnie było coś takiego, że siatkówka, te sprawy, no ale dobrze, do rzeczy. Jedno pytanie zostało mi zabrane przez redaktora Smokowskiego o pana Gębicza. Celowo mówię nie redaktora Gębicza, bo redaktor to jest stopa, redaktor to jest Smokowski, a Gębicz to jest człowiek, który omyłkowo kiedyś został zatrudniony w przeglądzie sportowym i pisze bzdury. Ale to nie o to chodzi. Do rzeczy. Pytanie brzmi do redaktora stopy. Czy uważa pan, panie Karolu, że gdyby Liga nie podjęła decyzji o zmianie trenera Sierzputowskiego na pana Wiktorowskiego trenera, to nie byłoby tego, co teraz jest? Nie grałaby tak dobrze? Myślę, że nie byłoby tych wyników, dlatego że tamta kooperacja się wypalała, tam już troszkę brakowało chemii. Pewne bodźców nowych? Pewne metody postępowania treningowego. Idę brakowało takiego świeżego spojrzenia taktycznego, takiego wtłoczenia jej w głowę, że zanim przyrżnie tym swoim forehandem, to musi jeszcze najpierw wykonać pracę w postaci kilku uderzeń, wykorzystać zwrotność, siłę nóg, bieganie i tak dalej, i tak dalej. Od kiedy ona to zaczęła robić, no dzieją się rzeczy niesamowite. No to właśnie do tego zmierzam, bo dla mnie z perspektywy tego, jak teraz sobie patrzyłem dzisiejszy finał i generalnie te mecze, które tam nabijane są, ta seria bez porażki,
to zauważam jedną rzecz. Kiedyś były te wybuchy emocjonalne Igi i mam wrażenie, nie wiem, czy się pojawiło. Się, tak. Właśnie o to chodzi. Czy to nie jest tak, że trochę było tak, że trener Sierzputowski, no bo trzeba powiedzieć, że to jest trener, no bo skoro ktoś doprowadza taką dziewczynę do zwycięstwa w 2020 roku na Rolandzie Garrosie zupełnie zaskakującego, no to to jest trener, tak? Natomiast wydaje mi się, że ona trochę była sfrustrowana tym, że ona trenuje, ona ciężko trenuje, ale mimo wszystko nie zawsze wychodzi jej. Czy to myśli pan, że może ta teza mieć jakiś, nazwijmy, odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak, tak, tak. To jest bardzo prawdopodobne, co pan mówi. No, Piotrek dostał za ten jej pierwszy tytuł nagrodę trenera roku w WTA, dostał tę nagrodę trenera roku w Polsce, więc to nie przyznaje się takich nagród, tak po prostu, no bo tam coś tam zrobił, tylko to było osiągnięcie, ale pewna formuła kooperacji się po prostu wypaliła. No tak jak mówiłem wcześniej, to był... Tam może było trochę za dużo takiej zabawy w rywalizację, a za mało tego takiego przemyślanego uczenia taktyki. To jeszcze była nastoletnia dziewczynka. Korekta forehandu. Iga mi bardzo mocno przypomina młodego Nadala, jeżeli idzie o technikę, zwłaszcza forehandowego uderzenia. Tylko Nadal jest od Igi 3 razy mocniejszy fizycznie, szybszy, ale nadal jest Igą jako osobą grającą po prostu zachwycony. To nie chodzi o zachwyt mężczyzny kobietą, tylko o to, że on nagle spotkał swoje odbicie lustrzane, oczywiście w wydaniu kobiecym, czyli taki troszkę słabsza wersja, ale on po prostu jest nią zauroczony. Nawet dobrze mówisz lustrzane, bo lewa ręka Nadala w lustrze jest prawą ręką Świątek. Grająca. Mam jeszcze dwie kwestie, jeśli mogę. Pierwsza kwestia to jest taka, bo zacznijmy od pani Abramowicz. Chodzi o to, czy uważa pan, że to, co zrobiła pani Abramowicz ostatnio, kiedy tam chyba Klaudia Jansik-Nadzik, tego co pamiętam, w Rzymie, chciała zapytać o serię tych wygranych, no i doszło do sytuacji, w której pan Ignacik Bartosz, zresztą redaktor, w trakcie studia powiedział, że dostali, nie wiem jak to nazwać, zakaz, nazwijmy to w taką dyrektywę, prośbę od pani Abramowicz, żeby Igi o tę sprawę nie pytać. Czy myśli pan, że to było fajne? Znaczy, czy wydaje się panu, że to miało sens, takie coś, mówienie do dziennikarzy? Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć, bo tu wkraczamy na pole takich spraw bardzo wewnętrznych, takich trochę i zakulisowych, dlatego ale że... Karol, każdy z tych pytających, czy to wchodził Mats Wilander, czy wchodził Korecza, czy wchodziła Bartoliza, pierwsze pytanie było o serię, no każdy o to pyta. Tak, ale na przykład jak Iga zdobywała pierwszy tytuł, ja wiem, że pojechało z Polski parę ekip, i przed finałem wszystkich zatrzymano, nie dopuszczono ich do Igi. Czyli, to rozumiem, żeby nie było szumu. Oni też jakąś swoją politykę prowadzą. Ja nie wiem, w którym momencie tam była próba zadania akurat tego pytania. Chyba przed ćwierćfinałem, ale to jakby chodzi mi o sam zamysł, bo troszeczkę to jest takie, że pracę pani Abramowicz widać. Natomiast czasami mam wrażenie, jakby ona chciała jakby pewien taki... nazwijmy to trochę włożyć Igę w bańkę. A ja na przykład uważam, że na przykład tak jak patrzę i teraz dochodzę do konkluzji mojej takiego wniosku, z którym może się pan zgodzić lub nie, bo nie ukrywam, że w pańskim komentarzu, kiedy słucham, to zawsze wolę obejrzeć jakiś mecz, który pan komentuje z panem Sidorem, bo ja wiem, że ja dostaję realny obraz meczu. Nie dostaję ani euforii, bo to Polacy czy tam jacyś wasi ulubieni tenisiści, tego się nie czuję, tylko czuję się normalne, proste mówienie. Tak jak na przykład był mecz Zwieriewa z Nadalem, to pan mówił, że to jest coś niesamowitego, co on robi przy tej siatce, tak, i te wybory. I to widać było, że to mówi osoba, która się zna. A są czasami, moim zdaniem, takie jakby czuję komentarz niektórych komentatorów tenisa, jakby to było trochę wejście do dziupli, i starać się mówić tak, żeby, nie wiem, żeby niektóre rzeczy ugładzić, starać się troszeczkę tak wyprostować. I jakby do konkluzji dochodzę, czy myśli pan, że to jest dobry sposób, żeby mówić to, co jest na korcie i starać się opisywać rzeczywistość, nawet jeśli czasami można kogoś, nie wiem, szpilkę mówić może, troszeczkę urazić czasami swoją oceną, ale żeby to było szczere, normalne, takie jak powinno być, bezemocjonalne? To znaczy, wie pan, ja generalnie nie lubię
takiego komentarza typu idiota patriota. To znaczy na pewno nie będę wskakiwał na biurko i machał szalikiem. Zawsze mogę tak przekornie powiedzieć, że ze względu na wiek nie wskoczę, ale tak naprawdę to mnie ten rodzaj jakby epatowania widza, że tutaj ja tu przy tym jestem, tu opowiadam, tu wykrzykuję. Mnie to jest kompletnie obce, ja tego zupełnie nie potrzebuję, nie znoszę komentarza typu komentarz dla niewidomych, że ktoś mi opisuje, że on zagrał z prawej, a potem zagrał z lewej, a potem przez środek, a tutaj zepsuł. Zawsze szukałem od samego początku, jak się tylko zacząłem zajmować tą pracą, zawsze szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś stało się tak, a nie inaczej. Ja na pewno miałem fazy w swojej pracy zawodowej, gdzie może trochę przekraczałem proporcje, może jest w telewizjach, powinna istnieć, w zachodnich telewizjach istnieje funkcja takich superwajzorów, takich nadzorców przekazu, ludzi, którzy sterują komentatorami, podpowiadają im w odpowiednim momencie, czy powinni czasami nie mówić mniej, a może zwrócić na to uwagę. U nas komentator sportowy jest tak troszkę puszczony na szeroką wodę. Oczywiście, żeby byli tacy superwajzorzy, to też muszą być osoby, które dysponują dużą wiedzą, doświadczeniem i które to osoby... Szlak by cię trafił, gdybyś dostał na ucho takiego. Ale wiesz co, ja na przykład czytałem reportaż, ten słynny mecz Federera z Nadalem w Australian Open po długiej przerwie, jak oni zagrali mecz, i to było spotkanie, które po prostu wygenerowało jakieś niewiarygodne miliony oglądających, a jak nie miliardy na całym świecie, i w amerykańskiej stacji ESPN opisano, jak wyglądała praca przy tej transmisji, i tam był jakiś konkretny, wymieniony z imienia i nazwiska, właśnie taki jakby szef tej transmisji, który na ucho sterował Johnem McEnroe, Patrickiem McEnroe, tymi tuzami amerykańskiego komentarza telewizyjnego, po to, że zorientowali się, że mają do czynienia z fenomenalnym widowiskiem, w którym strasznie łatwo jest zniknąć proporcje, przedobrzyć, albo gadać za dużo, albo za mało. Z Leszkiem jak siadamy, ponieważ my już pracujemy tyle lat, zawsze sobie wzajemnie przypominamy nie opowiadać wszystko. Interakcje, jakie powstają między dwójką siedzących, są bardzo niebezpieczne, bo jeden coś powie, drugi dopowie. A tu się gra zaczyna. No, ja z tego powodu tenis jest tak trudny, no tak, właśnie. Tak piękny, ale tak trudny do komentowania, bo trzeba milczeć. Ja wiem, że ja sam nieraz grzeszyłem na tym polu, ale na starość się zrobiłem człowiekiem, który ma ucho wyczulone, a z drugiej strony mamy chyba już w tej chwili, nie wiem, trzy, jak nie, a licząc w przeszłości, to chyba cztery czy pięć stacji telewizyjnych, które ten tenis pokazują. Tych komentatorów jest legion. No nie wszyscy są ludźmi, którzy, umówmy się, powinni być komentatorami i na tym się zatrzyma. A jeszcze jedna rzecz, bo korzystając z okazji. Do wszystkich, nie wiem, czy poruszony już został temat słynnej Sabalenki? Był. Odwiń sobie. Tylko chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Pan Karol powiedział o Sabalence i jakby powiedzieć krótko. Pan Karol tak może raz zrobić, natomiast wielu ludzi nie nauczy się o tenisie mówić, tak jak mówi pan Karol. I z tym państwa zostawiam. Dziękujemy, panie Ratio, pozdrawiamy Radom. Już wiem, to pan do Marcina Możdżonka tak dzwonił, żeście dyskutowali o siatkówce teraz podczas Igrzysk Olimpijskich. Wszystko sobie przypomniałem. Jeszcze zadzwonię kiedyś. Jasne, nie wątpię. Słuchajcie, to był ostatni telefon do Karola, bo Karol, przypominam wam, jutro mam mecz do skomentowania. Dzisiaj się już nagadał. W żadnym meczu tenisowym tyle tak się nie opowiadał jak dziś. Ale wiesz, 6 godzin było dwa razy w tym roku w Melbourne i ten pierwszy mecz Nadala z Djokovicem w Melbourne. To słuchaj, to jeszcze tylko dwa ostatnie wątki pociągnę już sam, kończąc powolutku ten program. Pierwszy to będzie, posłużę się twoim pytaniem, które zadałeś, zawiesiłeś w powietrzu chyba nawet podczas wczorajszej transmisji. Twój ulubiony tenis męski, jak on będzie wyglądał, kiedy tych trzech facetów skończy grać? Co nas czeka za chwilę? Sam zadałeś to pytanie i zostawiłeś je bez odpowiedzi.
Dodatkowo posłużę się takim przykładem. Roger Federer kilka lat temu bardzo mocno ubolewał w wywiadzie z takim amerykańskim autorem, którego teraz sobie nie pomnę, a który właśnie wydał w tej chwili biografię Rogera Federera, że jeszcze kilka lat temu w wywiadzie z nim mówił: nie jest dobrze, bo nikt tutaj, tak bardzo skracam, bo nikt tutaj nie rokuje. Nikt tutaj nie rokuje. I czy Carlitos Alcaraz może być tym facetem? No, ja byłem święcie przekonany, że Carlitosa Alcaraza zobaczymy może nawet w finale. Jak nastąpiło losowanie i rozmawialiśmy tam w wewnętrznym gronie, to mówię, całkiem prawdopodobny scenariusz, że wytną się nadal z Dżokowiczem, a Alcaraz tego zmęczonego okaże się sędzią dla tego zwycięzcy. No tak się nie stało. Kompletnie inny scenariusz, jeszcze kompletnie inne zaskoczenie, zakończenie meczu Zwieriewa, więc to tylko pokazuje, że zawsze trzeba mieć dużo pokory w sobie, żeby tak w 100% i tak z taką pewnością przewidywać, a jest to bardzo ciężkie dziś, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy ludzie patrzą na tenis nie tylko dlatego, że ten tenis ich pasjonuje, ale także dlatego, że angażują swoje pieniądze, obstawiając jakieś wyniki na kortach. I to jest takie troszeczkę niebezpieczne zjawisko, bo ono, no jak wiadomo, rodzi różne dziwne sytuacje. Ja mam nadzieję, że to zostanie gdzieś w którymś momencie opanowane, ale tu to trochę poszło w złą stronę. No, z kolei tak mocno został wyśrubowany poziom przez tę wielką trójkę i tak gigantyczną przewagę uzyskali ci trzej, plus jeszcze Murray i Wawrinka, bo to są dwaj ludzie, którzy mają na koncie po trzy tytuły, że potrójnie trudno mają ci wszyscy, którzy przychodzą następni. Iga przyszła na wyczyszczone pole. Nie ma tych większości starszych tenisistek, Szarapowa, siostry Williams. To w ogóle nie istnieją takie postacie, a rządziły. Belgijki, Kleister, Zeneu, Moresmo. No to pokolenie się zmieniło, tych postaci nie ma. A te nowe, dobre zawodniczki, ale już inny poziom, już inny sposób rywalizowania. I przypuszczam, prawie jestem pewien, że u mężczyzn nastąpi to samo zjawisko. To znaczy spłaszczenie rozgrywek, szersza grupa młodych i loteria. Na jednym turnieju ten, na innym ten. Być może u pań za chwilę tej loterii już nie będzie, bo ja na przykład wcale się nie zdziwię, jak do końca roku Iga zaliczy jeszcze i Wimbledon, i US Open. To nie jest jakaś fantasmagoria, naprawdę. Więc tu tenis przechodzi takie różne etapy, tak jak było ewoluowanie od jednej techniki odbicia do drugiej, tak samo pewne fazy przygotowywania się, sposobu taktycznego rozgrywania piłki też się trochę zmieniają, więc ja czekam, powiem ci szczerze, z utęsknieniem na taki moment, kiedy w większe łaski wejdzie gra atakująca, gdzie będziemy widzieli więcej akcji pod siatką, bo to przesunięcie do tyłu i to łupanie z tej linii końcowej, no, osiągnęło jak dla mnie niebezpiecznie wysoki poziom. Ale wiesz, właśnie dlatego sądzę, że Alcaraz może być tego typu facetem, bo on po pierwsze karmi się, i to w sposób fantastyczny, kontaktem z publiką. Dokładnie. Przy breakpointach potrafi zagrać, i to często, skróty. No w ogóle robi rzeczy... Absolutnie kandydat na następną wielką gwiazdę. Tak, taki ktoś, na czyje mecze się chodzi z przyjemnością, dokładnie. Tak jak bardzo lubię Marina Cilicza, który ma piękną karierę, może wielkoszlemową również, ale szczerze mówiąc, no to nie są pięciogodzinne mecze Cilicza, to nie jest coś, co mnie... Spróbuję jutro wykrzesać z siebie ocean sympatii do Kaspra, ale tak jak powiedziałeś o Marinie Ciliczu, to jest ta sama półka. Ten chłopak może i wygra w turniej wielkoszlemowy, ale nie pobudza wyobraźni. Ale on nie porwie za sobą milionowych tłumów. Słuchaj, no to już tak na koniec. Ładnie by było zakończyć wątkiem o Karolu. Już wiemy, ustaliliśmy, nie kończysz kariery komentatorskiej. Wycofałeś ten, zwolnienie. Jak sobie wyobrażasz swoje dalsze lata jako komentatora?
Wiesz co, ja pomału się zbliżam do mety. Nie ulega to dla mnie najmniejszej wątpliwości. No, lata robią swoje, pamięć funkcjonuje już troszkę gorzej. No ja tutaj nie będę, jak ktoś dzisiaj Ambroziak mówił, udawać Jamesa Bonda, tylko no, to się z czasem pogarsza. No, ja mam, siadając z Leszkiem, mam komfortową sytuację, jak pracuję sam. Mnie trochę zaczyna przeszkadzać to nafaszerowanie zupełnie inną elektroniczną techniką, jaką się trzeba posługiwać przy transmisjach. Wchodzisz do kabiny, musisz włączyć jakieś tam 5 zabawek, potem je wyłączyć. Jak przychodzisz następnego razu, włączasz, mówię, uważaj, Ziutek, ty nie wyłączyłeś poprzednim razem, bo tam coś tam. Więc wiesz, liczba spraw, o których trzeba pamiętać przy jeszcze szybkości zmian, przechodzeniu od do, bo to są takie przeskoki. No i my i tak mamy teraz komfort, bo są osoby, które wypełniają tę porcję przekazu, którą trzeba tłumaczyć. Fantastycznie pracuje Kasia Wolfka, Adam Dutlinger. Tam są ludzie, którzy no naprawdę dobrze się tym językiem posługują, bo ja znam oczywiście angielski, ale nie ukrywam, że słabo. Na pewno nie znam go tak jak ty francuskiego. Natomiast tak jak ty francuski. Natomiast no, jak się różne rzeczy robi. Ja na przykład nienawidzę, jak pracuję przy transmisji i muszę jakieś sprawy techniczne załatwiać. Mój umysł jest skoncentrowany w tym momencie na zupełnie czymś innym. Jeden z głośniejszych incydentów, tu znów wrócę do mojego nieżyjącego kolegi z dzisiaj Ambroziaka, polegał na tym, że on właśnie z tego powodu, że mu zakłócono spokój, trzepnął słuchawkami o pulpit i powiedział, a ja to ten, i wyszedł z dziupli. Myśmy byli umówieni na wspólny komentarz. Ja robiłem w innej części Warszawy mecz pań w hali Pierre de Coubertina. Kurnikowa wdała się w trzysetówkę. Skończyła. Jadę samochodem, jestem na moście Poniatowskiego. Telefon. Marcin Grzywat. Gdzie jesteś? Ja mówię, no na moście. To jedź szybko, bo Dziesiek wyszedł. Ja mówię, jak to wyszedł? Przyjeżdżam, patrzę, stoi 5 osób w takim pokoju redakcyjnym. Szybko. Wszedłem, powiedziałem, że bardzo przepraszam za problemy techniczne. Zrobiłem przekaz do końca. Jak wyszedłem, to kierownictwo Wizji Sport stało i wiesz, jeszcze tam gdzieś mnie ukarali. Zdzisio na drugi dzień zadzwonił rano i mówi, pierwsze słowa mi, wiesz, chyba przesadził. A poszło o to, że on nie zdjęli mu odsłuchu. Tak. Przekaz od strony technicznej szedł z Maidstone, to łączenie różnych a studio było w Warszawie. Kiedyś się jeździło do tego Maidstone, żeby coś tam skomentować. I jakieś panie rozmawiały, czy John tam znajomych zaprosił, a on miał coś powiedzieć, ponieważ był chory, miał kłopoty z mózgiem i źle, jak ktoś w jego towarzystwie mówił głośniej, to on, on potrafił opierniczyć najbliższe osoby. A Zdzichu miał bas taki, tak, że jak opierniczył, to... I on mówił przed wejściem do kabiny, tylko wyłączcie mi odsłuch. Oczywiście ktoś tam zapomniał. Odsłuch był, no to on po drugim zdaniu zdjął słuchawki, powiedział, a ja to, i poszedł. A ja muszę wam powiedzieć, że to nie są żarty, bo słyszeć na słuchawkach, oj, jak strasznie. Macie zamknięte słuchawki i nie słyszycie swojego głosu, tylko głosy kogoś, kto mówi, nie sposób skonstruować zdania, nie sposób zebrać myśli. Pamiętasz start stacji TVN? Pierwszy przekaz gdzieś tam z nadmorza i dziewczyna miała niezdjęty odsłuch i ona biedna nie mogła powiedzieć dwóch zdań. Bo a najgorzej, jak jeszcze dostajesz zwrotną, no, czyli no, dwie sekundy później swoje słowa słyszysz i mówisz i się zatrzymujesz, bo słuchasz, tak, co mówisz. Okropne. Czy bywasz zadowolony ze swojego komentarza, że po meczu masz takie poczucie, kurczę, nie tylko oni dobrze zagrali, czy one dobrze zagrały, ale ja to zrobiłem też dobrze. Znaczy, wydaje mi się, że wiem, w którym momencie różne rafy ominąłem po latach. Ja takiego akurat, bo ja wiem, zadowolenia nie odczuwam. Czasami wymieniam uwagi z osobą, z którą skomentuję. Czuję, czy coś było okej, czy niekoniecznie. No ale jest tego tyle, że ja już dawno mam za sobą etap takiego,
takiego, wiesz, fascynowania się samym sobą. Ja zresztą, żeby ci powiedzieć już tak bardzo precyzyjnie, jak pierwszy raz mnie posadzono, pracowałem w telewizji publicznej, były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, to jest dosyć dawno temu. 92. I wysłano mnie, żebym komentował tenis. Ze Zdzichiem Ambroziakiem siedzieliśmy na stanowisku. Była akurat przerwa między meczem deblowym. No to i słyszę Sylwka Grzeszczaka z Warszawy, z centrali. Jesteś tam na stanowisku? No jestem. To powiedz, co tam słychać? Ja mówię, Sylwek, ale tutaj się nic nie dzieje, jest przerwa. No nie jest taki meldunek, taki złoty. A Zdzisiek poszedł do toalety. Zszedł po schodach i wyszedł. No i ja zaczynam mówić pierwszy raz w życiu. Krzyśka mi klasa, jak wyjeżdżam, mówię, Krzysiu, czy mój głos to się w ogóle nadaje? Bo ja nie słuchałem siebie samego i nie wiedziałem, czy to się nadaje, a wiedziałem po innych przykładach, że są ludzie, którzy czasami piszczą, którzy no, jakieś tam przeciągają różne sylaby i to się, tego się źle słucha. A Krzysiek mnie tak zbagatelizował, mówi, może być. No i ja tak, wiesz, wyrzucony na środek jeziora, usiadłem, coś tam opowiedziałem, patrzę, Ambroziak idzie po schodach i mówi, a co ty robisz? No to takie były początki. Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że tak, w naszym wydawnictwie zachęcamy was do sięgnięcia po wspomnienia Pawła Zarzecznego, dwa, po nasz kwartalnik, gdzie opiszemy nie tylko przypadki Igi Świątek, ale także najbardziej fascynujące mecze w historii tenisa, bo będzie tam odpowiedni rozdział poświęcony tenisowi. Czy my się doczekamy wspomnień Karola Stopa? To parę osób drugie. Mnie, na parę pewno cię już zahaczało, 100%. Namawia. No. Dzisiaj tak wiele osób pisze książki, że to jest aż tak zdumiewające. No, ja czasami, jak różne historie opowiadam, to mówię, a dlaczego ty tego nie napiszesz? A mnie się, powiem szczerze, już trochę nie chce. Ale to ja może ktoś to spisać, ghostwriter. Trochę stary dziad zrobił. To nie musisz ty wiesz pisać. Wiesz co, tak a propos Pawła Zarzecznego, jak powiedziałaś, Jezus, jak ja mam wspomnienia z Pawłem związane. To dawaj, Paweł, zanim przeszedł tam do tego kanału, który Janusz Basałaj prowadził, tego... Orange. Tak, to w publicznej telewizji pisał teksty do czegoś, co by można było nazwać teleekspresem sportowym. Ja przyszedłem do redakcji sportowej, jak szefem redakcji był Mikołajczyk, Edward Mikołajczyk, bardzo inteligentny człowiek, naprawdę taka błyskotliwa postać. To było już tak po tej fazie odwilżowej, taki czas podyjowy, nazwijmy to, ale jeszcze jakieś tam dyjowe niedobitki. Ryszard Dyjas. No tak. Drewniany mikrofon. Jakieś dyjowe niedobitki zostały i tam jeszcze długo tkwiły w tej redakcji. Natomiast ja przyszedłem i Mikołajczyk, i pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, w jednym z pokojów stał telek i taka odwinięta rolka informacji. Chłopaki, którzy robili newsy do głównego wydania wiadomości, to był jakiś taki 2 minuty po głównym dzienniku, to była najbardziej oglądana pozycja w Polsce telewizyjna. Oglądalności, jakie miały te 2 minuty, to w ogóle przekraczają poziom normalnego rozumienia, bo bardzo szeroki zasięg. I sport, którym się ludzie interesowali. Polityką niekoniecznie, ale sport tak. No i któryś tam z tych prowadzących przychodził. I mówił, co my tam mamy w tym? Co przyszło? Jakie obrazki? No, tam jakiś tam squash, albo tam, nie, squash to nie. I wchodził do tego pokoju i mówił, słuchaj, to tu takie, nie. Tam, i zostawiał te informacje. Rany morskie, tyle newsów się marnuje. Ja miałem za sobą karierę w Kurierze Polskim wiele, wiele lat. Gdzie tam tony wypisałem różnych sportowych tekstów i mnie to bolało i poszedłem do Mikołajczyka z taką propozycją, żeby taki program, taki krótki 10, mi to się Sportowa Dziesiątka chyba nazywało. I napatoczył się Paweł, który pisał do tego tekst. Przychodził, drapał się po głowie, wyglądał na człowieka, no, który po prostu ma to totalnie wszystko w nosie i nie wie, o czym rozmawiamy, a pisał takie rzeczy, że no po prostu, jak ja przeczytałem kilka tych jego, to były perełki, skrzące się dowcipem. No naprawdę, to aż niewiarygodne. On potem chodził wielokrotnie do tego studia, gdzie było, wiesz, wydanie tego wszystkiego. Zawsze się pytał, kto będzie czytał?
Łabęń czy Szpakowski, czy tam ktoś, jak tam, a nie, spierniczy. Wiesz, i on stał tam w reżyserce i słuchał, czy oni potrafią tak, czy intonację sprzedać dobrą, tak, te jego puenty, a połowa z nich to oczy leciała po tym, jak, wiesz... Nawet jak, sobie nie naczytali tak, tego. Tak, tam w ogóle, nie, albo nie łapali w ogóle, o co chodzi. I wiesz, i kiedyś mnie spotkał Józek Węgrzyn, mhm. były dyrektor drugiego programu telewizji, człowiek, który wymyślił Teleekspres. Teleekspres był taką audycją newsową przełamującą sztampę dzienników, inny język, inny. Oczywiście to wszystko było tam lekko podsterowane, ale jak kiedyś mi Walter powiedział, mówi, wiesz, słuchaj Józka, bo on jest taki ociepka telewizyjny. On mówi, my czasami ma dobre pomysły. I Węgrzyn mówi do mnie, rany boskie, mówię, gdzie wyście byli? Ja tyle lat szukałem ludzi, którzy by zrobili mi taki teleekspres sportowy. No a to była właśnie 90% zasługi Pawła, bo ja to, wiesz, tam pchałem różne rzeczy. Ci chłopcy montujący, nieżyjący, Grzesiek, Boże, Grzesiek... No, mąż Kaśki Dąbry. Świątkiewicz. Waldy Heflich, oni montowali te materiały, ponieważ ja wymyślałem takie różne tematy, do których trzeba było znaleźć stare taśmy, to oni mi kiedyś pokazali, zobacz, cholero, coś ty wykombinował, taki wózek wielki i na tym 150 taśm, które trzeba było przywieźć, przegrać na inny nośnik, to była katorga, żeby skonstruować te 10 minut. No ale dzięki Pawłowi i dzięki temu, że oni tam orali w tych archiwach telewizyjnych, powstawały czasem bardzo fajne rzeczy. Jeżeli to Węgrzyn zauważył, to znaczy, że to miało jakieś znaczenie. Kurczę, ciekawe, czy gdzieś to jeszcze w archiwach jest teraz, czy można by było to gdzieś odnaleźć. Słuchaj, o archiwach telewizji to lepiej, żebym ja nie opowiadał. Proszę Państwa, i moglibyśmy tak długo, ale lepiej zostawić Was w leciutkim niedosycie, bo ja mam nadzieję Karola tutaj jeszcze kiedyś ściągnąć i pogadać o starych Polakach i o tenisie. I w ogóle. Jutro przypominam wam, o godzinie 15, tak. Wy się meldujecie o 15 na Sitku, ale wcześniej studio, no, jak wcześniej rozumiem, jest, tam, tak, pewnie tak, godzinka. Kasia z Adamem będą to tłumaczyli, także będzie wszystko tam perfekt, zapełnione, spokojnie, będzie dobrze. Rozstawiony z numerem 8 Kasper Ruud od 2 lat. Wiadomo, że wybierał troszkę mniejszej ranki turnieje, ale najwięcej wygranych na Mączce od 2 lat. Właśnie Kasper Ruud kontra Rafa Nadala. Wygrany będzie Akademia Rafy Nadala. Tak jest, no bo pierwszy raz się ze sobą spotkają, on taki, a jeździł no, do Nadala, ale do jego Akademii. Kasper, ja ileś tam czasu w tej Akademii spędził, a Rafa jest właścicielem, więc ktoś powiedział, wygra Akademia Rafy Nadala. O, najlepsza Akademia na świecie, jak się okazuje. To była wielka przyjemność. Karol Stopa był waszym i moim gościem, komentator, ekspert Eurosportu. No, w dniu, w którym polski tenis święci wielkie triumfy. Bardzo dziękujemy. Bardzo, ja bardzo tobie dziękuję, dziękuję. Za to, za to spotkanie. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Na razie. Cześć. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.